Witajcie w kolejnym podcaście. Dzisiaj ze mną jest Małgorzata Czernichowska. Cześć Gosia. Cześć. Powiedz mi proszę na początek, czym się zajmujesz? Ja jestem lekarzem, jestem specjalistą neurologiem, pracuję w szpitalu w oddziale neurologii oraz w poradni. Prowadzę również program lekowy związany z leczeniem migreny przewlekłej. Generalnie mogę powiedzieć, że w zakresie moich zainteresowań to są głównie bóle głowy. To lubię bardzo, bardzo ten temat i właściwie pacjentów mam głównie z tego zakresu. Skąd w ogóle zainteresowanie tematem migren i właśnie bólu głowy? To wyszło jakoś tak spontanicznie, bo generalnie migrena to, ja pamiętam jak uczyłam się jeszcze na studiach, a potem w trakcie specjalizacji, to było jako ból głowy i traktowane było jako objaw. Dopiero w ostatnich latach migrena została być traktowana jako choroba i coraz więcej pojawiło się badań, które mówiły, że to nie jest tylko zwykły ból głowy. Zaczęłam czytać coraz więcej na ten temat. Jak rozmawiałam z pacjentkami, to one przychodziły do mnie i opowiadały o tym, jak bardzo nie są rozumiane, tak? Wielokrotnie mi powtarzały, że one są jakieś chore psychicznie, wymyślają coś, nie chce im się pracować, szukają jakichś wymówek, żeby nie pójść do pracy albo nie zrobić czegoś w domu. Dlatego, że boli je głowa. Powinny sobie wziąć jakąś tabletkę przeciwbólową i mogą wykonywać swoje obowiązki, ale nie za każdym razem zwykła tabletka przeciwbólowa jest w stanie pomóc w migrenowym bólu głowy. To, co powiedziałaś, jest chyba bardzo ważne i ja też jako osoba gdzieś tam trochę zajmująca się zdrowiem i też podopiecznych, ten problem migren, no nie pojawia się jakby u mnie specjalnie często. Czasami pojawia się jako temat przy diecie ketogennej, jakoby ta terapia dietą ketogenną miałaby może pomóc w poradzeniu sobie z objawami albo, nie wiem, w oddaleniu objawów, przerwaniu gdzieś tam bólu i tak dalej. Często też w ogóle mówi się o suplementacji ketonami egzogennymi w tym temacie, ale myślę, że gdzieś to tam zahaczymy później. Ale jest to bardzo ważne, co mówisz, że właśnie jest taka i to niedelikatna różnica pomiędzy migreną i bólem głowy, to żeby dla osób, które nie wiem, zastanawiają się, czy to migrena, czy ból głowy, wiesz, zazwyczaj, chyba tak jak mówisz, częściej cierpią na to kobiety. Zdecydowanie. I mogą sobie myśleć, a to tylko ból głowy, który trwa już czwarty dzień. Może ktoś, wiesz, w domu ich za bardzo nie wspiera w tym, może właśnie w środowisku pracy też jest to bardziej jako wymówka, a nie jako jeżeli rzeczywisty problem, to jak taką kobietę gdzieś tam przekonać, słuchaj, może to jest migrena i jak to odróżnić? Migrena to jest taki ból głowy, który daje dużą niepełnosprawność. To jest ból głowy, który jest o natężeniu umiarkowanym do bardzo silnego. To jest ból głowy, który pulsuje. To czasami pacjentki porównują do tego, jakby im pracować w głowie młotem pneumatycznym. Drażni je światło, mają nudności, nie są w stanie jeść, nie są w stanie pić, wymiotują często. Najchętniej to by leżały w ciemnym miejscu, bez ruchu, żeby nikt ich nie dotykał, bo każdy bodziec wyzwala jakby kolejną falę bólu głowy. Ta głowa jakby eksploduje. I jeżeli taki ból głowy trwa dłużej niż 24-48 godzin, to jest to nawet taki stan zagrożenia w neurologii, ponieważ no to ta pacjentka może być odwodniona, może dojść do jakichś zaburzeń elektrolitowych, no więc powinna trafić pod opiekę lekarza i powinna mieć ten napad bólu głowy przerwany jak najszybciej. Natomiast często zdarza się tak, że te pacjentki łykają jedną tabletkę leku przeciwbólowego, drugą, trzecią, dziesiątą. Czasami jak każe zapisywać, ile tabletek przeciwbólowych stosuje się w przeciągu miesiąca, to się okazuje, że można by było wyposażyć aptekę. I to często staje się też problemem, ponieważ nadużywanie leków przeciwbólowych może doprowadzić do powikłania migreny, jakim jest polekowy ból głowy, który no, bardzo trudno się leczy. To też jest tak jakby, można to nazwać tak w cudzysłowie uzależnieniem, bo to może nie jest takie typowe uzależnienie, ale tych leków pacjentki przyjmują bardzo dużo.
co jakby powoduje błędne koło, bo ból głowy jakby szybciej nawraca i nie mamy tej skuteczności w leczeniu. Więc jeżeli ktoś ma do czynienia z bólem jednostronnym, pulsującym, ze światłowstrętem, z nudnościami, który nasila się w trakcie zwykłej aktywności fizycznej, bo każdy ruch jakby potęguje ból, no to powinien zgłosić się do neurologa właśnie, żeby jak najwcześniej zacząć właściwe leczenie, bo tutaj trzeba ustalić odpowiednie dawki leków i te dawki nie mogą być zbyt niskie. Zanim przejdziemy jakby do samych przyczyn migren, zahaczyłaś bardzo fajny temat leków, że pacjentki potrafią brać tych leków mnóstwo. Często mogą być to leki, które, tak jak powiedziałaś, potęgują gdzieś te problemy. I mogą być to leki też niebezpieczne, na przykład opioidy, pochodne opioidów. Mówię tutaj na przykład o solpadeinę, rzeczach, które gdzieś tam mogą też później wpłynąć na przykład na mikrobiom jelitowy, albo po prostu na jelita, na kompleks MMC, go spowolnić, wywołać inne choroby i znowu zatoczyć koło z powrotem do migreny. Czy często zdarza się właśnie, że... Chociaż ja mam wrażenie, że te leki już teraz, leki, ciężko to nazwać lekiem, że te rzeczy są pod większą kontrolą chyba farmaceutów i lekarzy i teraz już nie wydaje się ich tak po prostu na prośbę chyba pacjenta, mówię właśnie tutaj o kodeinie i tak dalej. A czy jest to właśnie ciężki i trudny problem w twojej praktyce, właśnie nadużycie tych leków? Tak, u pacjentek, które borykają się już długo z migrenowym bólem głowy, to się zdarza, bo one już jakby nie widzą innej drogi, innego ratunku dla siebie, żeby pozbyć się tego bólu głowy. Natomiast opioidy, pochodne opioidów, no w migrenie to wręcz są przeciwwskazane. W ogóle nie powinno się takich leków używać w przypadku migrenowego bólu głowy, bo to są leki, które wręcz będą prowokowały do kolejnych migren, tak? Ból ustąpi na chwilę, ale potem jakby łatwość wystąpienia kolejnego napadu migreny jest dużo większa. I często spotykam się z tym też, że nie wszyscy lekarze mają tego świadomość, że uważają, że skoro to jest silny ból, jeżeli mamy duże natężenie tego bólu, no to w drabinie analgetycznej możemy sięgnąć już po pochodne opioidów, czy nawet same opioidy, natomiast no w przypadku bólu głowy nie. Tutaj zdecydowanie lepiej by było zastosować leczenie profilaktyczne, aniżeli takie typowo abortywne w postaci właśnie opioidu. Okej. Bardzo fajnie, że to wybrzmiało. Ja myślę, że właśnie ludzie też często pozostawieni są czasami sami sobie ze względu na to, że lekarz nie potrafi im pomóc albo lekarz sam nie wie, czy ten lek będzie dobry, czy nie. A dostępność tych leków w aptekach i no, chyba my też tak myślimy, nie? Że mocny ból to potrzebny jest mocna odpowiedź, taki jakby logiczny tok myślenia, powiedzmy, zaprowadza nas później do czegoś, gdzie byśmy się nie chcieli znaleźć. Wróćmy wtedy do przyczyn migreny, jak one mogą się rozwinąć, czy ktoś jest, czy tu mogą być jakieś kwestie, wiesz, genetyczne i jak działa ten mechanizm rozwijania, czy to, nie wiem, poprzez kontuzję jakąś, czy chodzi mi o całą otoczkę tego, jak migreny się rozwija. Migrena należy do grupy bólów głowy tak zwanych idiopatycznych. My tutaj nie mamy takiej jednej konkretnej przyczyny, którą możemy podać, że o, tutaj jest błąd, jest problem i to prowokuje do zachorowania na migrenę. Mówi się o takim dziedziczeniu, czyli może dziedziczeniu, może raczej predyspozycji genetycznej, tak? Czyli jeżeli w rodzinie jeden z rodziców cierpi z powodu migreny, no to jest duże prawdopodobieństwo, że dziecko również zachoruje. Jest migrena tak zwana połowiczo-poraźna, która rzeczywiście jest migreną dziedziczoną. Ona jest... Występuje dużo wcześniej, w młodszym wieku, pojawiają się pierwsze objawy i te napady migreny są dużo bardziej ciężkie, ale to jest tylko ten jeden rodzaj migreny, gdzie mamy takie rzeczywiście udowodnione, cztery takie geny są, które odpowiadają za tą migrenę. Natomiast w pozostałych przypadkach, to tak jak mówiłam, jeżeli w rodzinie występują migreny, to jest duże prawdopodobieństwo, że u dzieci również ta migrena wystąpi, natomiast to nie jest na 100%.
to jest jakby większa predyspozycja. Migrena też jest takim bólem głowy, gdzie mamy tą komponentę naczyniopochodną, czyli dochodzi do rozszerzenia naczynia i do jakby przekrwienia ośrodkowego układu nerwowego, a jak wiemy, on znajduje się w czaszce. To jest taka puszka, która jakby nie jest powiększalna, więc no jeżeli tam napłynie do tych naczyń zbyt dużo tej krwi, to wtedy mamy ten ból taki tętniący z racji tego, że naczynia są mocno wypełnione. Sam mózg nie jest unerwiony bólowo, no sobie możemy go pokryć na plasterki i żadnego bólu nie będziemy odczuwali, natomiast już opony, które otaczają mózg, są unerwione bólowo i właśnie to rozciąganie tych opon powoduje odczuwanie tego bólu. Kolejną przyczyną tego, że występuje ból migrenowy, jest jeszcze tak zwany aseptyczny stan zapalny, czyli wokół naczyń krwionośnych w środkowym układzie nerwowym wytwarzają się takie mediatory zapalne, które powodują właśnie też rozszerzenie tych naczyń i prowokują do jakby łatwiejszego wyzwalania tych mediatorów, które stymulują bodźce bólowe, więc no, leki, które my stosujemy w profilaktyce migreny, właśnie mają za zadanie uregulować krążenie, to jest raz, a dwa, żeby ograniczyć wytwarzanie tych mediatorów stanu zapalnego. Powiedziałeś o stanach zapalnych, mi od razu zaświeciła się lampka z dietą bardzo niskiej jakości, wysoko przetworzonymi produktami, bardzo niezdrowym stosunkiem kwasów omega 3 do 6, czyli tam 6 do 3. Na przykład dzisiaj widziałem u kogoś 60 do 1, czyli na 60 jednostek omega 6 przypada jedna jednostka omega 3, to jakby nie wiem, czy widziałem gorszą sytuację. Czy są w takim razie jakieś rzeczy, którymi sami możemy sobie tą, nie wiem, migrenę wywołać, tudzież jakby sami zapewnić sobie warunki do wystąpienia tej migreny poprzez prowadzenie po prostu słabego stylu życia? No jest to możliwe, w sensie takim, że no oczywiście nie mówimy tutaj o jednym czynniku, tak? Bo jest jakby prowokowana przez wiele czynników, natomiast to nie musi być powtarzalne. Im więcej takich czynników nam się zgromadzi, tym wtedy mamy większe prawdopodobieństwo wystąpienia bólu głowy. I tak jak już raz się pojawi migrenowy ból głowy i nie podejdziemy do niego odpowiednio, nie będziemy przerywali napadu bólu głowy, to dochodzi do takiego utrwalenia tych szlaków bólowych i wtedy jakby mniej tych bodźców musi nam się nagromadzić, mniejsza ich ilość i krócej one muszą działać, żeby znowu sprowokować wystąpienie bólu głowy, dlatego ważne jest właściwe leczenie. Migrena generalnie jest taką chorobą, bym powiedziała, bardzo wymagającą. Ona wymaga od osoby, która na nią choruje, takiego mocno uregulowanego trybu życia. Tutaj trzeba bardzo higieniczny tryb życia prowadzić, trzeba zadbać o siebie, bo musimy zadbać o odpowiednią ilość snu. Ten sen musi być przede wszystkim regularny, czyli o stałej porze chodzimy spać, o stałej porze wstajemy. To, że na przykład będziemy często zrywać noce, a potem będziemy spali po 12 godzin, to nie jest żadne rozwiązanie. Dieta ma tutaj duże znaczenie, bo są produkty, które właśnie wyzwalają napady migreny i to są głównie produkty, które będą zawierały teraminę i tryptofan. I to są różne substancje u różnych pacjentów. One będą wyzwalały ból głowy, bo to trzeba po prostu siebie poobserwować. Dlatego zachęcam do prowadzenia takiego dzienniczka bólu głowy, gdzie możemy przeanalizować, co było w diecie. Potem można świadomie ten produkt całkowicie z tej diety wyeliminować i sprawdzić po jakimś czasie, czy włączenie tego produktu nie będzie wywoływało bólu głowy, tak? Do najczęstszych takich produktów, które powodują wystąpienie bólu głowy, to są cytrusy, to jest czekolada, to jest czerwone wino, to są sery takie długo dojrzewające, żółte sery. Mam pacjentki, które po śledziach mają napady migreny. Niektóre pacjentki muszą uważać na nabiał, bo to też jakby prowokuje do wystąpienia bólu głowy, pomidory, bakłażany. Także na to należy zwrócić uwagę, ale tak jak mówiłam, to jest kwestia taka bardzo indywidualna. Stres mocno nasila bóle głowy, zwłaszcza moment już, kiedy odpuszczamy, kiedy już jakby ta mobilizacja wycisza się, kiedy wchodzimy w tą fazę relaksu, no i wtedy zaczyna się ból głowy.
Pogoda ma wpływ na migrenę, właśnie różne zmiany frontów atmosferycznych. Ostre słońce też często prowokuje do wystąpienia bólu głowy. Zdarza się, że pacjentki mają taką migrenę, którą nazywamy okołomiesiączkową bądź miesiączkową, i tutaj jakby nasze hormony wpływają na wystąpienie tego bólu głowy. Także tych czynników jest naprawdę sporo, i tak jak mówiłam, no, trzeba sobie zorientować się, które dla nas najbardziej działają, i starać się je tak wygasić, wyeliminować, żeby nie prowokować do wystąpienia bólu głowy. Oczywiście wszystkiego nie da się wyeliminować, no bo nikt nie Jasne. zamknie się w klatce i nie będzie przestanie żyć, tak, bo będzie miał ból głowy, ale no po to mamy leki, żeby sobie jakoś pomóc. Czyli, czy można powiedzieć, że to wszystko, o czym powiedziałeś w tej chwili, co może powodować problemy, to czy unikanie tych rzeczy, czyli wysypianie się, prowadzenie zdrowego stylu życia, oczywiście ograniczenie stresu albo znalezienie metody no bo raczej stresu ograniczyć w tym świecie nie możemy. Jeżeli chcemy jakby coś osiągnąć, mamy jakieś, nie wiem, jakiekolwiek ambicje, czy po prostu pracujemy, tak? Żyjemy wśród ludzi, mamy relacje, no nie wiem, no to wszystko jakby gdzieś tam generuje stres. Czyli można powiedzieć, że to, o czym powiedziałaś, unikanie tych rzeczy byłoby takim protokołem prewencyjnym, jeżeli ktoś już ma predyspozycje te genetyczne, o których mówiłaś wcześniej. To czy prowadzenie tego życia w ten sposób byłoby czymś, co nie pociąga za spust pistoletu naładowanego genetyką? To na pewno spowoduje ograniczenie częstości wystąpienia bólu głowy. Migrena nie jest chorobą, z której da się całkowicie wyleczyć. Natomiast no, jeżeli mamy, powiedzmy, jeden napad migreny w ciągu miesiąca, no to już mamy taki komfort życia, bo zdarzają się osoby, które mają 8 takich napadów w miesiącu, albo nawet jest, powiedzmy, powyżej 15 dni z bólem głowy, jeżeli mówimy o migrenie przewlekłej. Zdarzają się pacjenci, które mają 20 kilka dni z bólem głowy w ciągu miesiąca, no i to właściwie mają tylko 2-3 dni bez bólu głowy, więc no takie funkcjonowanie no to jest w ogóle naprawdę bardzo, bardzo trudne. I taka rada, polub ten ból albo przyzwyczaj się do niego, wie, to nie jest żadne rozwiązanie. Taka I na pani uroda? tak, albo taka jest twoja uroda, albo masz globus, tak? O Na Boże. pewno jakby uregulowanie trybu życia spowoduje, że jakby wywołamy tą redukcję dni z bólem głowy, co na pewno nam pomoże w funkcjonowaniu. I to jest takie coś dodatkowego do właściwego leczenia, bo leczenia nie można zaniechać. Powiedziałeś, że nie należy, wcześniej przed chwilą, że nie należy, przepraszam, że należy jak najszybciej przerywać te bóle, bo jeżeli tego nie będziemy robić, to one mogą pojawiać się częściej, mogą mieć większą intensywność. Czyli no, często jest tak, że może tak mi się wydaje, że ludzie próbują ignorować rzeczy, które się dzieją i a tam jakoś tam przejdzie. Czyli chodzenie z takim bólem głowy przez kilka dni, bo zaraz przejdzie, może mieć za sobą. Nieść ze sobą nieciekawe konsekwencje. Zgadza się. Migrena to jest ból, który, znaczy ból, to jest choroba. Chorobę się leczy. Więc czekanie, aż mi samo przejdzie, będzie prowokowało tylko do tego, że ta migrena może nam transformować właśnie w migrenę przewlekłą, czyli w taką, tak, no, w taką formę powikłaną, czyli tych dni z bólem głowy będzie coraz więcej. Albo zdarza się, że pacjentki chcą przerwać napady bólu głowy, ale biorą leki, nawet bym powiedziała, że dobre leki do przerwania napadu migreny, ale w zdecydowanie za niskich dawkach. Bo mówią, że nie będą się truły, bo się boją wyższej dawki, tylko że w takim ogólnym rozrachunku to one tych leków i tak wezmą dużo więcej niż powinny wziąć. Gdyby zastosowały odpowiednią dawkę leku na samym początku bólu głowy i nie doprowadziły do rozwoju tego bólu, do jakby zwiększenia jego nasilenia, natężenia. I ja rozumiem, że teraz mówi się dużo o tym, żeby leków właśnie nie nadużywać, żeby je ograniczać, że to jest jednak chemia, że jest więcej takich metod naturalnych. Natomiast no, w przypadku migreny lek przeciwbólowy jest naszym sprzymierzeńcem. Właściwie zastosowany w odpowiedniej dawce, no, powoduje wyhamowanie nam tej choroby, i ona jakby pojawia się, wyłącza nas na jakiś czas z życia, ale wtedy wyłącza nas na krótki czas z życia. Łatwiej jest nam przerwać napad bólu, i rzadziej nawraca. Nie mamy tej przewlekłości wtedy w chorobie.
To wydaje się bardzo ważne i istotne. Wcześniej wrócę jeszcze na chwilę do objawów, bo powiedziałaś o tym, że migrenom towarzyszą objawy typu nadwrażliwość na dźwięk, nadwrażliwość na zapach, aury. Ale czy te objawy mogą, czy one muszą występować zawsze razem? Czy może być na przykład u kogoś, nie wiem, migrena tylko z aurą albo bez aury, ale z nadwrażliwością na dźwięk? Pytam tylko dlatego, że bardzo chciałbym uczulić osoby, które nas słuchają i myślą sobie, że może na przykład ta moja migrena, to nie mam w niej aury, to wtedy jest zwykły ból głowy, nie? Tylko dlatego pytam. Więc jeżeli chodzi o samą migrenę, to w migrenie wyróżniamy cztery fazy. Pierwszą tą fazę taką początkową, gdzie mamy rozdrażnienie, może być senność, może być jakiś zwiększony apetyt na określone produkty, mogą być takie wahania nastroju, czyli coś, co będzie nam zwiastowało, że coś się będzie z nami działo. Czasami to porównywalne jest do takiego stanu przedmiesiączkowego u kobiet. Potem może być to. Jeżeli mogę ci przerwać w tym czasie, w tym momencie, ile wtedy wcześniej występuje ten stan przedmigrenowy, tak żeby Tak, może nakreślić, żeby ktoś mógł. mniej Okej, więcej. czyli jeżeli ktoś jest bardzo uważny, Tak, to może już obserwują się. wypatrzeć. Okej, dobra, i kontynuuj, przepraszam. I potem może wystąpić ten etap aury, ale nie u wszystkich to występuje, bo częściej występuje tak zwana migrena bez aury. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z migreną z aurą, to aura może być takim pod postacią fenomenów wzrokowych. To zazwyczaj dotyczy jednej strony, jednej gałki ocznej. Najczęściej to są jakieś takie fortyfikacje przypominające takie zamki, takie jakby z takimi dużymi cieniami. Mogą to być takie mroczki błyszczące, takie jakby sprężynki biegające przed polem widzenia, polu widzenia. Może to być takie niedowidzenie kwadrantowe, czyli mamy na przykład fragment taki pokryty szarością i nie do końca widzimy pełny obraz. Może to być wręcz takie zaburzenie ostrości widzenia jednym okiem. Czasami się źrenica nam poszerza. I objawy aury trwają tak około 5-10 minut do 60. Tak normalnie bym powiedziała, bo jest tak zwana aura przedłużona, ale to wtedy to są już takie szczególne przypadki. I jak ta aura się kończy, to zaczyna się ten pulsujący ból głowy, i to jest wtedy ta właściwa faza migreny, czyli ból głowy. I on może trwać nawet do 72 godzin, jeżeli nie zareagujemy i nie przerwiemy napadu bólu. Po bólu głowy, bo on ustąpi samoistnie, po tych 3 dniach mamy tą fazę taką postdromalną, czyli jest zmęczenie, senność. Takie uczucie braku uwagi, koncentracji, też mogą być zaburzenia nastroju. No, pacjentka chce po prostu odpocząć, jakby gdzieś była czymś bardzo mocno zmęczona, bo to jest taki ból, który mocno wyczerpuje. I te cztery fazy to jest właśnie ten obraz całej migreny, całej tej choroby. Oczywiście u różnych osób występuje to w różnym nasileniu i są osoby, które obserwują u siebie tą fazę taką pierwszą, która jakby zwiastuje wystąpienie bólu głowy. One wtedy mogą się bardziej przygotować do tego, że ten ból głowy wystąpi. No i tak jak mówiłam, aura nie występuje u wszystkich pacjentów. Częściej mamy do czynienia z migreną bez aury. Natomiast ta faza postdromalna, czyli po tym bólu głowy, no to właściwie to jest u każdego i każdy czuje się mocno wyczerpany takim intensywnym bólem głowy. Czy te aury i nadwrażliwości na zapachy wiążą się po prostu z naciskiem na nerwy? Jeszcze nie, jeszcze dopowiem, bo tak, aura. To są zazwyczaj takie właśnie fenomeny, to najczęściej fenomeny wzrokowe, mogą być zaburzenia mowy, takie splątanie, jakby trudności w wypowiadaniu się, czasami są taka nadwrażliwość na dotyk, natomiast właśnie nadwrażliwość na światło, ten tak zwany światłowstręt, nadwrażliwość na dźwięki, zapachy, to już jest w fazie bólu. To nie jest jakby dołączane do aury, to jest w fazie bólu i to jest charakterystyczne właśnie dla takiego typowego bólu migrenowego. Oczywiście, czy nadwrażliwość, najczęściej występuje nadwrażliwość na zapachy, na światło, natomiast jeżeli mamy nadwrażliwość na światło, nie muszą występować nudności bądź wymioty. Natomiast jeżeli mamy ból, w którym są wymioty albo nudności, ale nie ma światłowstrętu, to też jest traktowane jako migrena, bo te objawy mogą występować razem, ale nie muszą. One mogą być oddzielnie. Okej.
Niesamowita jest ta ilość informacji. Mam nadzieję, że komuś jakby realnie będziemy w stanie tutaj pomóc tą No tak, a rozmową. Chciałem jeszcze cię jeszcze chcę za. Wam dodać, bo Śmiało, zapytałeś o śmiało. mechanizm, tak, powstawania Tak. aury, tak, dobrze ja pamiętam. O mechanizmie powstawania aury i tych nadwrażliwości, bo ja sobie, jeżeli powiedziałeś, że jest to poszerzenie naczyń, i ja to sobie wtedy wyobrażam, że może te poszerzone naczynia gdzieś uciskają na któreś elementy układu nerwowego i wtedy mogą występować. Ja to tak widzę. Aura jest w fazie skurczu naczyniowego, bo na początku mamy skurcz naczyniowy i wtedy właśnie występują te objawy z aury. Jeżeli mamy właśnie zaburzenia właśnie widzenia, te różne takie mroczki przed oczami, czasami zdarza się, że jak mamy do czynienia z migreną poraźną, to też mamy osłabienie sił mięśniowej, na przykład kończyny górnej po jednej stronie, to jest związane z takim niedokrwieniem mózgu. I wtedy mamy objawy z aury. Natomiast kiedy dochodzi już, bo wiadomo, organizm się broni, jak mamy skurcz naczyniowy, no to będzie organizm podwyższał ciśnienie, żeby jakby doprowadzić krew do środkowego układu nerwowego, bo to jest ważny narząd, więc dochodzi do przekrwienia mózgu. I wtedy, jak mamy to przekrwienie, zaczyna się faza bólu, czyli kończy się faza aury, bo naczynia nam się rozszerzają, bo w aurze jest zwężenie, więc zaczynają się rozszerzać naczynia. Wtedy zaczyna się faza bólu, dlatego że mamy za dużo, te naczynia są przepełnione krwią i nasz mózg, tak w cudzysłowie można powiedzieć, puchnie. Tak, on jest po prostu taki bardzo duży, bo tam tej krwi dużo napływa. I wtedy ta tkanka mózgowa zaczyna napierać na opony, którym jest otoczony mózg. I rozciągając te opony, wywołuje ból. A wiadomo, że mamy w naczyniach ta krew tętni, tak? Bo serce jako pompa pompuje tą krew, więc dlatego ten ból jest o takim charakterze pulsującym. Dlatego my mamy wrażenie, że to jest takie rozsadzanie czaszki, bo w tej krwi w naczyniach jest za dużo. I zanim dojdzie do normalizacji tego krążenia, zanim te naczynia jakby opróżnią się z nadmiaru tych naczyń, zanim organizm będzie miał sygnał, że ośrodkowy układ nerwowy jest odpowiednio unaczyniony, odżywiony, no to trwa różnie długo, tak? Nawet do 72 godzin, dlatego ten ból głowy właśnie w takim czasie jest, w takich ramach czasowych jest zawarty. Czyli mamy najpierw zwężenie, które doprowadza do aury, kompensację, która prowadzi do przekrwienia, i w konsekwencji tej kompensacji mamy nawet do 3 dni ból. I brzmi to jak zagrożenie stanu życia. Czy tak to prawda? Można tak powiedzieć, Nie, że aż takim nieleczona stanem migrena. zagrożenia życia. Nie, nie jest. Migrena nie jest takim stanem, który powoduje gdzieś jakiś takim. Znaczy na pewno, jeżeli ból głowy przedłuża nam się powyżej 48 godzin, no to to jest do interwencji lekarskiej, bo tak jak mówię, organizm jest wtedy mocno wyczerpany. Bo często te pacjentki właśnie mają nudności, są zaburzenia elektrolitowe, są odwodnione, one nie przyjmują posiłku, więc no, organizm jest wycieńczony, może dochodzić do takiego wycieńczenia, bo nie chcę powiedzieć wstrząsu, tak? No bo tutaj może ze wstrząsem nie będziemy mieli do czynienia, ale to na pewno jest stan, który wymaga jakiejś interwencji lekarskiej. Natomiast nie ma takiego zagrożenia życia, że dojdzie na przykład do zatrzymania oddechu czy zatrzymania akcji serca. No w migrenie to się nie zdarza. Natomiast trzeba by było uważać, bo tak jak mówiłam, mamy też taką odmianę migreny, która się nazywa migrena podstawna albo połowiczo-poraźna, w której dochodzi do wystąpienia objawów podobnych jak w udarzenie dokrwienne mózgu. I to jest związane też ze skurczem właśnie naczyniowym i powikłaniem migreny może być udar mózgu. Więc jeżeli są takie objawy, to dobrze by było, żeby mi neurolog ocenił, żeby podał odpowiednie leki i żeby jakby nie dopuścić albo wykluczyć to, że będziemy mieli później jakieś niedokrwienie takie trwałe w ośrodkowym układzie nerwowym. To przejdźmy do leczenia, bo mówimy cały czas właśnie o tych, ty mówisz cały czas o tych lekach, odpowiednim leczeniu, dobrać dobre leki. Wiem, że chyba gdzieś tam powinniśmy przejść, więc chyba jest to dobry moment. Ja mam tak, w głowie na migrenę, śmiesznie powiedziane, ale tak pojawia mi się tak, APAP migrena, solpadeinę, to mówiłem wcześniej, nie jest najlepszy wybór w takim razie, i różne blokery, i o tym też chciałbym może później zapytać, dlaczego niektóre blokery na niektórych działają, a dlaczego nie, i jeszcze rzeczy typu nomigren czy dezamigren i tak dalej. To jest to, co jest mi znane. A jak wygląda prawdziwe, dobre leczenie farmakologiczne? No więc tak, wszystko zależy od tego, ile mamy dni z bólem głowy w miesiącu. Tak, bo jeżeli mamy tych dni 4, 6,
to wtedy możemy spokojnie zastosować sobie leczenie tak zwane abortywne, czyli przerywające napad bólu głowy. Zaczynamy od NLPZ-ów, czyli takich klasycznych leków, które stosujemy właśnie w odpowiednio wysokich dawkach, bo na przykład jeżeli mówimy o ibuprofenie, to dawka 200 mg, 400 mg, która jest tak dostępna w aptece, czy w ogóle nawet na stacjach benzynowych, nie jest dawką, która przerwie napad migrenowy. Tutaj stosujemy dużo wyższe dawki i to jest tak 600-800 mg. Możemy I zastosować ile na paracetamol. dobę, przepraszam, ile na dobę możemy wtedy przyjąć? Bo tam wiadomo, zalecenia mówią, że pewnie 600 to jest na całą dobę, a tutaj wchodzimy z 600-800 od razu. Tak, nie, no jeżeli chodzi o ibuprofen, to dawka taka dobowa to nie jest 800 mg, to mamy chyba około 1200. A, okej, okay, dobra, no to okej, okay. No to ja się pomyliłem, to Wiadomo, cofam. ja mówię o dawce, bo chodzi mi o to, że my musimy przyjąć dawkę leku wysoką, ale raz, jedną. No tak. I wtedy ten lek ma szansę zadziałać. Natomiast czasami jest tak, że pacjenci sami się leczą i oni biorą na przykład 200 mg, potem za 2 godziny biorą 200 mg, za kolejne 2 godziny biorą 200 mg. W konsekwencji tych 200 mg wezmą sobie 6 albo 8 razy, więc tą dawkę taką wzięli dużą, tak? Jak ja mu mówię, że my musimy zastosować 800 mg, to on mówi, panie doktor, ale ja biorę. Ale on to 800 mg bierze co godzinę, czy tam co 2 godziny i to się rozciąga w czasie, a tu potrzeba dać jedną wysoką dawkę raz. I wtedy ten lek ma szansę zadziałać. I nie trzeba się bać tego, tak? To nawet jest mniejsze obciążenie dla organizmu, niż my przewlekle dostarczamy mu dużo niższych dawek co jakiś czas. Bo to tak jak kiedyś byłam na wykładzie i pani profesor zajmująca się właśnie też leczeniem bólu, ona mówi, no wyobraźcie sobie, że mamy jakiś duży ciężar, tak? Staje dwie osoby. Jedna kobieta, taka mała, która nam symbolizuje niesteroidowe leki przeciwzapalne i obok niej staje duży mężczyzna, który nam będzie symbolizował jakieś leki opioidowe. No i tak, zabierzemy sobie ten ciężar, zaczyna ciągnąć ta kobieta, no ona troszeczkę tam przeciągnie ten ciężar, no tam parę centymetrów, no ale nie daje rady. Kiedy jej jakby możliwości się kończą, no to wtedy staje ten mężczyzna i też próbuje ten ciężar przesunąć, no on jakby ma większą siłę działania, więc on zaczyna ten ciężar ciągnąć, przesuwa go o tam powiedzmy metr, tak, ale nadal to nie jest ta granica, do której powinien ten ciężar zostać przesunięty. No jego możliwości też się wyczerpują, się zatrzymuje, no i znowu zaczyna ta kobitka malutka ciągnąć, no może mi się uda jeszcze troszeczkę to przeciągnąć. I tak na zmianę będą bardzo powoli sobie ten ciężar przyciągali, ale jakby stanęli obydwoje razem, prawda, no to są w stanie ten ciężar przesunąć od razu na dużo większy dystans, być może taki potrzebny, który byłby docelowym tym punktem. Więc dlatego warto właśnie wziąć większą dawkę, żeby skutecznie zadziałać krótko, tak, bo to jest właśnie też, że wtedy lek działa 4 godziny, ale przerywa napad bólu. O skutecznym leczeniu takim przeciwbólowym w migrenie mówimy wtedy, jeżeli ból głowy nie nawraca w przeciągu 2 godzin od wzięcia dawki leku i nie nawraca w kolejnym dniu, czyli nie nawraca w przeciągu 24 godzin. Jeżeli tak przerywamy napad bólu, wtedy mówimy o skutecznym leczeniu. Jeżeli ten ból głowy pojawia nam się po załóżmy 2, 3, 4 godzinach od wzięcia dawki leku, to leczenie jest nieskuteczne, dawka była za niska. Natomiast jeżeli danego dnia ból nie nawróci, ale pojawia się kolejnego dnia, no to znaczy, że trzeba było albo dołożyć coś do tego leku, któryśmy wzięli, bo sam jeden nie poradzi sobie z tym, albo zmienić leczenie. Czyli też jest nieskuteczność leczenia. Innymi lekami, które możemy stosować do przerwania napadu migreny, są triptany. I one są bardzo skuteczne. To są leki, które tak naprawdę u ponad 70% osób przerywają napad migreny. Natomiast jeżeli chodzi o triptany, to jest istotny moment, kiedy my weźmiemy ten lek. I jeżeli mówimy o pacjentce, która ma migrenę z aurą, to triptanu nie bierzemy w trakcie aury. Kończy się aura, zaczyna się ból głowy i to jest najlepszy moment na to, żeby triptan wziąć i żeby on skutecznie zadziałał i przerwał napad bólu głowy. Natomiast jeżeli my ten tryptan weźmiemy albo w trakcie aury, no to on zadziała albo nie zadziała, ale to jest jakby też lepsze rozwiązanie niż jeżeli zacznie się ból głowy, on się nasila, rozkręca, 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 nie możemy już wytrzymać z bólu i wtedy bierzemy tryptan, no to on wtedy bardzo słabo działa. Najczęściej uśmierza ból, nie ustępuje ból całkowicie, no i niestety nawraca.
Można połączyć tryptany i NLPZ-y. I tutaj najczęstszym takim połączeniem jest łączenie naproksenu z tryptanami. Naproksen jest dosyć skutecznym lekiem w przerywaniu napadu migreny z racji tego, że on działa na płytki krwi też. A płytki krwi wytwarzają nam te prostaglandyny, które właśnie są mediatorami stanu zapalnego, więc tutaj naproksen nam się ładnie sprawdza. I tryptany są też lekami, na które trzeba uważać, bo no mamy troszeczkę działań niepożądanych, które one wywołują. No i też u pacjentów, którzy są obciążeni, którzy mają inne choroby współistniejące, czy to z układu sercowo-naczyniowego, czy też z przewodu pokarmowego, no to tutaj musimy być ostrożni. I kolejnym lekiem, który możemy zastosować do przerwania napadu bólu głowy, to są gepanty. To są nowe leki. My aktualnie w Polsce mamy zarejestrowany jeden taki lek, który przerywa napad bólu. Jest to nowoczesny lek, bo on już działa na poziomie tego peptydu genu kalcitoniny, który jest też odpowiedzialny właśnie za wystąpienie bólu głowy. I gepant jest lekiem, który nie ma jakby takiego znaczenia, kiedy go przyjmiemy, bo on działa zarówno do przerwania napadu bólu głowy, napadu migreny, jak i może działać w profilaktyce, czyli może nam zapobiegać jakby wystąpieniu bólu głowy. Także o to tym mamy nawet nie leki słyszałem. Przerywające. No dobrze, a chwila na przeprocesowanie, bo okej, mamy jakby to działanie farmakologiczne, o którym teraz powiedziałaś, być może oprócz tego ostatniego, jeżeli dobrze rozumiem, wydaje się być takim działaniem objawowym, nie? Bo my chcemy wtedy po prostu przerwać ból. Tak. No i też nie doprowadzić do przeciągnięcia tej migreny, to co powiedziałaś wcześniej, że nieprzerywanie bólu może powodować kolejne i tak dalej. Natomiast czy jest jakieś działanie, które może nam pomóc w próbie walki z przyczyną, czyli najpierw tego zwężenia tych naczyń krwionośnych. No jest jakieś leczenie. To znaczy tutaj mówimy właśnie o profilaktyce, tak? Więc no, jeżeli chodzi o profilaktykę, to jedynymi lekami, którymi możemy zastosować, żeby zapobiec jakby wystąpieniu bólu głowy, no to będą leki, które trzeba przyjmować w miarę systematycznie. No i tutaj też mamy do dyspozycji to takie nowoczesne leczenie. Właśnie gepanty mogą być stosowane w profilaktyce i mogą być w profilaktyce stosowane przeciwciała monoklonalne. One są bardzo skuteczne i mają niewiele działań niepożądanych, są bardzo dobrze tolerowane. Przeciwciała monoklonalne są stosowane raz w miesiącu. Zazwyczaj w postaci iniekcji. Mam w postaci iniekcji w Polsce dwa przeciwciała, trzy nawet. Przeciwciała monoklonalne i podając zastrzyk raz w miesiącu, to jest też niezależnie od tego, bo to może być w trakcie trwania bólu głowy, bądź jak nie mamy tego bólu. I one łączą się z tym właśnie peptydem, nie pozwalając mu dołączyć się do receptora i on jakby nie prowokuje, nie blokuje mechanizmy wystąpienia bólu głowy. Zdarza się, że no teraz mamy ten program lekowy, więc mamy to przeciwciało dostępne na Narodowy Fundusz Zdrowia, natomiast no generalnie z takich względów ekonomicznych to przeciwciało nie jest jeszcze tak mocno rozpowszechnione, jeżeli chodzi o profilaktykę migreny. Gepanty w profilaktyce to też patrząc tak ekonomicznie no wychodzi dosyć niekorzystnie dla pacjenta i gepant to jest w postaci tabletki, który przyjmujemy co 48 godzin, bo to jest lek, który działa 48 godzin, natomiast to jest lek, który też właśnie raz, że przerywa napad bólu, a dwa, że zapobiega jego ponownemu wystąpieniu. Jeszcze w profilaktyce stosujemy doustne leki i to też mamy różne leki w zależności od tego, czy mamy do czynienia z migreną epizodyczną, czy do czynienia mamy z migreną przewlekłą. No i właśnie te beta-blokery, o których wspomniałeś, to one są stosowane w profilaktyce migreny epizodycznej. Natomiast to są leki, które działają tak jakby na jeden z mechanizmów powstawania migreny. Dlatego możemy mieć dwie przyczyny tego, że nie u wszystkich one będą skuteczne. Pierwsza przyczyna to jest taka, że my ten lek bierzemy w zbyt niskiej dawce.
Beta-blokery działają głównie działają na układ sercowo-naczyniowy, ale kardiolodzy stosują te leki w niższych dawkach. My, neurolodzy, stosujemy te leki w wysokich dawkach i na przykład propranolol stosujemy w dawce nawet 200 mg. Więc to jest duża dawka dobowa. Często zdarza się tak, że pacjent źle toleruje to leczenie, bo ten lek będzie obniżał ciśnienie, on będzie obniżał tętno, może powodować też zaburzenia koncentracji, uwagi, trochę senności, więc no nie możemy dojść do tej właściwej dawki, takiej docelowej, która by dobrze zapobiegała powstawaniu bólu głowy, no ponieważ pacjent źle toleruje leczenie. No a druga sprawa jest taka, że jeżeli my w przypadku akurat tych beta-blokerów, to tam dochodzi do, beta-blokery działają na ten układ z noradrenaliną, powodują jakby zmniejszenie wydzielania tej noradrenaliny, w konsekwencji czego też jakby ten właśnie aseptyczny stan zapalny jest blokowany. Ale to jest tylko ten jeden właśnie mechanizm, tak? I to może być niewystarczające, bo jeżeli ktoś ma częste te bóle głowy, często jest jakby ten ból głowy prowokowany, no to ten jeden właśnie element, który my chcemy wyłączyć, jest za mało, tak? Bo my jeden zablokujemy, ale kolejne dwa jeszcze działają i one sprowokują wystąpienie bólu głowy. W migrenie też w profilaktyce są stosowane leki przeciwpadaczkowe, poprzez działanie na kanały sodowe, głównie na sodowe, boże, na kanały jonowe, głównie potasowe i wapniowe. I one nam tutaj działają na ten układ GABAergiczny. To też jest jakby jeden z elementów, jeżeli chodzi o blokowanie wystąpienia bólu migreny. I jeszcze stosujemy leki przeciwdepresyjne, tak? Bo amitryptylina jest lekiem przeciwdepresyjnym, który też jest stosowany właśnie w profilaktyce migreny. I to jest taki w miarę skuteczny lek, natomiast no też my tutaj dawki mamy między 50 a 100 do zastosowania i one przy tej dawce 50-100 są dosyć skuteczne i ten ból głowy nie występuje u pacjentów, no ale pacjent nie jest w stanie funkcjonować, bo śpi, bo nie może się skupić, bo nie może się dobudzić rano, więc no jakby zamienił stryjek siekierkę na kijek, tak? Ból głowy powoduje niepełnosprawność, nie daje mu normalnie funkcjonować, a po leku czuje się równie podle, ale nie ma bólu głowy, więc no tutaj jakby szukamy innych rozwiązań. No i tak jak mówiłam wcześniej, wydaje się, że właśnie te przeciwciała monoklonalne są tutaj najlepszym rozwiązaniem, bo one mają, właściwie można powiedzieć, że w ogóle nie mają tych działań niepożądanych, bo jedynymi z takich działań, z którymi pacjentki się mogą borykać, to jest zaczerwienienie w miejscu wkucia i zaparcia, ale to też się zdarza bardzo rzadko. A mamy blokadę właśnie tego peptydu, który jakby no powoduje, że ból głowy nie występuje. No tylko no tu blokadę mamy w postaci ceny tego leku. A jak wygląda to cenowo, skoro już powiedziałaś? Cena wygląda tak. Jeżeli pacjentka jest w programie tym Migrena SOS, to jest taki program stworzony przez firmę, która jest producentem tego leku, to jest ze zniżką i to jest miesięczny koszt tego leku około 1300 zł. Okej, ale wydaje mi się, że każda osoba, która cierpi na migrenę, jeżeli tylko ma takie możliwości, to chętnie taką kwotę przeznaczy, tylko żeby pozbyć się tego bólu. Bo są takie osoby. Ja oczywiście, tak jak rozmawialiśmy przed, z tym nie mam problemów, ale wiem, jak to gdzieś tam wygląda, jak... Po prostu jak to wygląda, więc... No właśnie, ja to się dziwię, bo my nie mamy, jak rozmawiam z pacjentkami, które przychodzą, bo tych pacjentek przychodzi do mnie teraz coraz więcej, jak ja zajęłam się tym tematem migreny i po prostu jak ja jej słucham, no to mi się płakać chce normalnie, bo z takim niezrozumieniem, z jakim one się spotykają, to jest coś po prostu nieprawdopodobnego. No są traktowane po prostu niemalże jak osoby, które no sobie coś wymyślają, jakby miały jakieś uronienia, tak? No nikt nie chce im uwierzyć na słowo, że one się po prostu czują źle, a migrena to jest choroba, która daje naprawdę dużą niepełnosprawność. Ona nie dość, że wpływa na nasze życie osobiste, wpływa na nasze życie zawodowe, powoduje, że te pacjentki rezygnują z czegokolwiek, one po prostu no, wyłączane są z życia całkowicie. One najchętniej by się zamknęły w pokoju, zasłoniły okna i żeby nikt ich nie dotykał. No wiadomo, jeżeli ten ból głowy trwa
rok, dwa, trzy, one już jakby znają ten ból głowy, już po części jakby no nawet i się przyzwyczaiły do tego bólu głowy, tak? No ale to jest nadal ból, który jest bardzo silny i nawet jeżeli one w jakiś sposób funkcjonują, no bo niejednokrotnie muszą podjąć jakąś aktywność, żeby żyć, żeby pracować, no to co to jest za komfort takiego życia? I to, że nikt tego nie jest w stanie zrozumieć, że nie mogą na przykład sobie wziąć swobodnie dnia wolnego w pracy, że nie mają dostępu do odpowiedniego leczenia, albo nawet jeżeli zgłaszają się do lekarza, bo tak też się czasami zdarza, że idą do lekarza i mówią, że mają taki problem, to ten problem jest jakby umniejszany, tak? No i one jeszcze jakby słysząc, że ten ich ból głowy to wcale nie jest taki przeszkadzający i taki poważny, jak one go odbierają, no powoduje, że do tego dołączają się zaburzenia nastroju, bardzo często frustracja, zmigrają, stres. Tak, i nawet depresja się też często pojawia, one po prostu no, stają się takie bezsilne, no zero motywacji do walki dalej z tą chorobą. Czy wygląda na to, że to po prostu naprawdę trzeba trafić na lekarza, neurologa, który wie, co ma zrobić? Bo to tak, podejrzewam, że też jest duży problem. Problemu po prostu i który uwierzy pacjentce, że rzeczywiście boli ją głowa. Bo tak jak mi mówił mój kolega, starszy lekarz, on mówi tak, ty możesz nie wiedzieć, co pacjentowi jest, ale ty musisz mu uwierzyć, że on rzeczywiście ma takie dolegliwości, bo ja pamiętam, jak się uczyłam, pracowałam na SOR-ze w takim dużym szpitalu w Lublinie, to na początku mi się wydawało, że ci wszyscy pacjenci no to po prostu no wymyślają coś. I myślałam, kurczę, wie, tego nie wiem. Ale potem jak siadłam z książką, zaczęłam czytać, to się okazywało, że no rzeczywiście to wszystko się składa w jakąś jedną całość, więc tutaj na tego pacjenta trzeba spojrzeć bardzo szeroko. My teraz też mamy taką sytuację, że każdy tak wąsko w swojej dziedzinie się specjalizuje i jakby nie patrzy na tego pacjenta bardzo, bardzo szeroko. No i też wiele rzeczy po prostu się, no przegapiać to tak może za mocne słowo, ale no nie myśli się o wielu rzeczach, tak? I te rozpoznania są dużo później stawiane niż mogłyby być postawione, gdyby po prostu świadomie zacząć o tym myśleć. Więc też ważne jest, żeby o tym dużo mówić, nie? Żeby to docierało właśnie do ludzi, do społeczeństwa, bo jak się gdzieś usłyszy o tym raz, drugi, trzeci, to nawet jak się spotka z czymś podobnym, no to zawsze się lampeczka zaświeci i przynajmniej pokieruje się tą osobę w miejsce, gdzie może mieć tą diagnozę zweryfikowaną. Dlatego tutaj jesteśmy, bo bardzo, bardzo chciałem z tobą o tym porozmawiać. Zresztą napisałem do ciebie chyba jeszcze grudniu albo list, chyba przed nowym, tak mi się wydaje, że gdzieś tam już chciałem zarezerwować termin, bo to jest tak ważny według mnie temat, tak pomijany, a cierpienie, że tak powiem, no widać, bo jeżeli ktoś, ja też jakby jestem gdzieś tam w tym środowisku, tak jak mówiłem na początku, to też jest kilka osób, niekoniecznie podopiecznych, ale jakiś tam, z którymi wymieniam się gdzieś tam wiadomościami na Instagramie i ktoś tam pisze, migrena tu, migrena tam. Ja też dzisiaj dałem pytania do Q&A i nagle odezwało się z 6 czy 7 osób. Nie? I ja to dałem te pytania dzisiaj i też nie mam jakiegoś gigantycznego konta, żeby tam 1000 osób czy 10 tysięcy od razu widziało moje story, tylko tam pewnie od momentu dodania story do teraz może zobaczyło je 300-400 osób i już od razu te pytania zaczęły się pojawiać, czyli ten problem naprawdę jest, więc nie fajnie by było, gdybyśmy go ignorowali. Gdyby ignorowali go lekarze, ale też my jako osoby, które rzeczywiście źle się czują. Mają ten ból głowy, mają tą migrenę i idą gdzieś tam z myślą świata czy środowiska, że nic ci nie jest, aha, no to nic mi nie jest, to sobie wkręcam, nie? Że coś tam się dzieje. Bo jeszcze tak dodam w tym wszystkim właśnie odnośnie tego niezrozumienia, bo migrena, tak jak mówiłam, jest taką chorobą właśnie, która lubi transformować, ona się zmienia, ona nie jest cały czas taka sama. Czasami przychodzą do mnie pacjentki i mówią, że mają ból głowy, jak zapytam się, gdzie się ten ból głowy lokalizuje, to one mówią, cała głowa mnie boli, w ogóle wszystko. No i wtedy no, można sobie pomyśleć, no nie, no to żadna migrena, tak? Bo migrena to jest raczej ból jednostronny, pulsujący, no to jest charakterystyczne dla migreny, no więc wymyśla, tak? Ale jakby ktoś zadał pytanie tej pacjentce, no dobrze, ale od jak dawna ma pani te bóle głowy? No pewnie z 15 lat. A jakby pani się tak cofnęła o te 15 lat i się zastanowiła, jak wyglądał ten taki pierwszy ból głowy, który pani pamięta? To się okaże, że on był właśnie jednostronny, pulsujący ze światłowstrętem i z nudnościami, tak? Ale przez te 15 lat ta migrena już źle leczona, tak? Albo w ogóle nie leczona, już tak transformowała, że ona już nie ma tak charakterystycznego obrazu, który był 15 lat temu.
I tak jak mówiłam, utrwalając sobie właśnie szlaki bólowe, przez to, że my bagatelizujemy ten ból głowy albo leczymy go niewłaściwie, doprowadzamy do tego, że zwykły bodziec, taki na przykład jak zmiana temperatury otoczenia, podmuch wiatru, będzie Zapach. powodował, że tak, że będzie występował ból głowy. I to, co u zwykłego człowieka, po prostu on nawet nie zwróci uwagi na to, że była jakaś zmiana, to u migrenika powoduje ostry, po prostu uniemożliwiający funkcjonowanie ból głowy. I osoba postronna powie: dobra, wymyślasz, no jak to możliwe, że wiatr ci tutaj dmuchnął, a ty masz już taki silny ból głowy? No to nieprawdopodobne. No ale migrena właśnie jest taką chorobą i to jest możliwe. Jakby smutne jest to, że mówi się takiej osobie nawet ze strony lekarza, że wymyśla, a wystarczyłoby, żeby ten lekarz po prostu przepisał tej osobie leki, tak? No bo jeżeli on nic nie chce zrobić w tym momencie, to mógłby zrobić, w sensie jeżeli nie chce nic robić więcej, to mógłby zrobić naprawdę takie dosłowne minimum i wypisać receptę na jedno z tych leków, o którym ty powiedziałaś. Tylko chciałbym powiedzieć jedną rzecz, wiem, że też coś masz. Czy wszyscy neurolodzy albo bo też mówiliśmy, że fajnie mieć neurologa, który ogarnia temat. Wymieniłaś tyle tych leków, że ja zastanawiam się, czy neurolog, do którego ja pójdę, czy ktoś pójdzie sobie, chociażby nawet, wiesz, w prywatnej opiece, bo powiedzmy, że większość osób, tak mi się wydaje, przynajmniej pracujących gdzieś tam w korporacjach i tak dalej, taką prywatną opiekę ma. Czy ci neurolodzy, oni w ogóle mają świadomość na temat tego, że są takie leki? Czy znowu jest neurolog, który specjalizuje się na przykład, nie wiem, nerwami w nodze i on w ogóle gdzieś tam, gdzieś ma, wiesz, migreny, albo neurolog, który się specjalizuje jakimś inną częścią specjalizacji i wtedy on kompletnie nie ogarnia tego tematu. My tam przychodzimy do tego gabinetu, wychodzimy, nie wiem, z powiedzmy APAP migrena, tak? No bo to jest to, co ten lekarz gdzieś tam sobie wpisał w program, wyskoczył mu APAP migrena i wychodzimy bez świadomości, że istnieje terapia przeciwciałami, o której wspomniałaś. Tak, bo jeszcze my jako lekarze mamy obowiązek jakby takiego stałego ustawicznego kształcenia się, ale to pochłania trochę czasu, bo trzeba sobie usiąść, bo trzeba sobie sprawdzić, czy pojawiły się jakieś nowe prace, nowe publikacje, dowiedzieć się, coś przeczytać. No i tak naprawdę w natłoku tych wszystkich obowiązków nie każdy ma ochotę i czas, żeby to zrobić. Jeżeli coś kogoś interesuje i ktoś jest jakby pasjonatem, nawet już nie mówię, że neurologii, ale w ogóle medycyny, no to on będzie sobie gdzieś tam doczytywał i takie nowości sobie wyłuskiwał i będzie na bieżąco. Natomiast no, na pewno będzie gro lekarzy, którzy będą się opierali na tej wiedzy takiej sprzed kilku lat i dopóki do nich ktoś nie przyjdzie i nie powie, że słuchaj, jest tu taka nowa metoda, taki nowy lek, można spróbować i tak dalej, no to on tych leków nie będzie stosował. Natomiast ja też czasami nie zgadzam się z opinią moich kolegów, którzy mi mówią, a ja nie stosuję jakiegoś tam leku, bo ja mam z nim złe doświadczenie. A jak długo ty w ogóle zajmujesz się tym problemem? No, tam interesuje się tym powiedzmy od 2-3 lat. No to jak można na takim doświadczeniu oprzeć leczenie pacjenta? No. Jeżeli masz złe doświadczenie z lekiem, to zadaj sobie ten trud, przeczytaj coś, jedną pracę, drugą pracę, trzecią pracę, która jest pracą, że tak powiem, randomizowaną, z podwójnie ślepą próbą, jakie są wyniki tego, tak? I na tym opierajmy to, czy zastosujemy dane leczenie u pacjenta, a nie na swoim doświadczeniu, które może być jeszcze tak naprawdę niezbyt duże. I też mi się zdarzyło, że przychodziły do mnie pacjentki z migreną i one mówią, że one nie będą, że chciały, bo one dowiedziały się, bo gdzieś przeczytają, są fora, tak? No, teraz mamy dostęp do internetu, więc te pacjentki czytają. No, one czasami mają większą wiedzę niż lekarz, który się nimi opiekuje danej akurat tej dziedzinie. Tak, ja się zgadzam. Tak jest czasami. I przychodzi i mówi: panie doktorze, ja tu przeczytałam, że jest taki taki lek, ja bym chciała tego leku spróbować. No i przychodzi do mnie pacjentka i mówi: no i on mi nie chciał napisać tego leku, bo powiedział, że on nie ma doświadczenia z tym lekiem, więc on mi tego leku nie napisze. No ja rozumiem, że skoro nie mam doświadczenia z tym lekiem, no to wiadomo, że w ciemno pacjentce nie będę pisał, ale mogę powiedzieć: okej, dobra, ja jeszcze nie mam wiedzy na ten temat, ja doczytam, sprawdzę, prawda? Pani przyjdzie do mnie na wizytę za tydzień, umówimy się za tydzień. Ja się zorientuję w sytuacji, jeżeli to będzie rzeczywiście dobry lek, przeczytam jakieś tam doniesienia naukowe na ten temat, to wtedy porozmawiamy, prawda?
Często mi się tak zdarza, że mówię pacjentce, wie pani co, no ja nie bardzo się, że tak powiem, biegła, jestem akurat w tej działce, bo gdzieś dawno nie miałam z tym do czynienia, ale to pytam się, zapytam się koleżanki, kolegi, przeczytam w jednej książce, jak poszukam jakichś artykułów, zorientuję się w temacie i umawiamy się na przykład za tydzień i wtedy będę w stanie więcej pani pomóc, doradzić, prawda? I uważam, że to nie jest nic złego, bo medycyna jest taką działką, w której no wiele rzeczy jest takich no nieprzewidywalnych, każdy jest inny. I to wcale nie jest wstyd powiedzieć, że ja tego nie wiem, albo muszę coś doczytać, dowiedzieć się, niż albo dać pacjentowi i mu zaszkodzić, albo wręcz odmówić mu leczenia. Więc no tutaj Po no, pierwsze, myślę, że to też może być taki troszeczkę problem w tym zakresie, że jakby no, ci pacjenci nie mają dostępu do takiego leczenia, do jakiego powinni mieć. Często mi się też zdarza, że jak ja, bo ja no, jak widzisz, dużo gadam. dobrze, I ja jak też. do mnie pacjentka. Jest równowaga. I ja jej zaczynam opowiadać, że powinna prowadzić dzienniczek migrenowy, że powinna zwracać uwagę na dietę, na nawodnienie, na tą regularność snu, starać się zredukować stres albo właśnie zbilansować, że jeżeli ma jakiś na przykład, nie wiem, pracuje w jakiejś takiej branży, gdzie ma jakieś deadline'y, no to wiadomo, że musi się tam mocno zmobilizować, no to powinna jakby zminimalizować pozostałe czynniki prowokujące, a po oddaniu tej pracy zapewnić sobie ten relaks, tak, żeby mogła sobie swobodnie odpocząć, to one w ogóle patrzą na mnie zaskoczone, że z migreną trzeba mieć takie podejście, tak, że do migreny trzeba mieć takie podejście, że tutaj jakby musimy mocno zadbać o siebie. A one połowy w ogóle z tych rzeczy nie wiedziały. I jak ja im zaczynam to wszystko opowiadać, no to one w ogóle o Jezu, pani przyglądają się, doktor. myślały, że tylko dostaną tabletkę przeciwbólową kolejną i na tym się skończy. Kolejna próba z góry skazana na nieudanie. Tak. Nie? A w migrenie to nie kończy się tylko na lekach. Teraz jeszcze właśnie przypomniało mi się i to też można by było zaznaczyć, że są jakby alternatywne formy leczenia migreny, bo na przykład mamy stymulację nerwu błędnego i są To prace tylko naukowe. do tego przejdziemy. No. Przepraszam, że ci przerwę, bo ja na pewno zapomnę. Ja tutaj mam właśnie zapisane inne leczenia, na przykład botoks, o którym wspominałaś, jakieś takie rzeczy. Więc do tego na 100% przejdziemy. Ja sobie dopisuję w takim razie do listy jeszcze, powiedziałaś, stymulacja nerwu. I jest. Nie chciałbym, żeby zgubić kontekst tego, o czym mówiliśmy, o czym ty mówiłaś przed chwilą o lekarzach, bo ja mam takie wrażenie, że ciężko jest od lekarza usłyszeć, przepraszam, nie wiem, ale doczytam, że to wymaga bardzo dużej takiej pokory, o której też często na tym podcaście jest właśnie mowa, że pokora jest naprawdę taką cechą, która właśnie w medycynie, dietetyce czy w innych rzeczach, kiedy taką pierwszą rzeczą, którą my robimy, chcąc pomóc podopiecznym pacjentom, jest nie zaszkodzić albo pomóc, a jak nie wiem, to skierować do kogoś, to od lekarza usłyszeć, nie wiem, ale się dowiem, to jest chyba rzecz praktycznie niemożliwa. Też mam dietetyków tutaj na podcastach, którzy właśnie opowiadali, że jak wysyłali pacjenta, swojego pacjenta, to mówimy akurat tutaj o dietetykach zajmujących się układem trawiennym, na przykład zakażeniem helikobakter czy pasożytami, że odsyłają pacjenta do gastrologa z pełną teczką, zrobione badania, skierowania, wyniki, wszystko, pełna diagnoza i do tego gastrologa idzie się tylko i wyłącznie po receptę, a ten gastrolog patrzy i mówi, a kto to panu wszystko tutaj zalecił, dlaczego tu tyle badań, ja o tym nic nie wiem. I jakby to jest takie ugodzenie w dumę tego lekarza, że nie dość, że ktoś za niego zrobił tą robotę i dowiedział się, że temu pacjentowi coś jest, że stary, teraz trzeba tylko receptę wypisać na ten lek, to on jeszcze mówi, nie, ja tu muszę swoje badania i na przykład badania zaczyna patrzeć w książkę na helikobakter, aha, to gastroskopia, a na gastroskopii na przykład może coś nie wyjść, tak? No bo to nie jest jakieś ultrapomocne badanie, jeżeli chodzi o badanie helikobakter i też nie jest badaniem pierwszego rzutu w ogóle. To na przykład był mój przypadek, gdzie też mi kazali od razu zacząć od gastroskopii i jakby tam nic nie wyszło, więc usłyszeć od lekarza, nie wiem, ale się dowiem, to musiałby być po prostu. No tak, ale to wszystko też zależy od tego, na kogo się trafi, jak się uczysz. Bo ja na przykład trafiłam do kliniki neurologii tutaj w Lublinie i pracowałam z taką panią doktor Bielewicz i ona właśnie nas tego nauczyła. I ona, pamiętam, jak stoimy przy łóżku pacjenta i ona mówi, dziewczyny, ja nie wiem, co temu pacjentowi jest, ale tak, ty bierzesz tą książkę, ty bierzesz tą i czytamy.
I Doktor pamiętam, że ja House. byłam też taka w szoku, nie? I myślę sobie, kurczę, wie, ale jak ona? I to tak przy nas wszystkich, no my tacy tutaj taki młody narybek i ona przy nas mówi, że ona nie wie, co jest pacjentowi i kazała nam siedzieć czytać. Pamiętam, żeśmy pół dnia spędzili na tym, żeby czytać, ale żeśmy doszli. I żeśmy wiedzieli, co temu pacjentowi jest i dostał dobre leczenie i się udało. I W pamiętam, że Doktor ona House właśnie były było takie naturalne, przypadki. tak? Ona, to nie był żaden wstyd, tak? Powiedzieć, że się czegoś nie mówi. Ona mówi, słuchaj, no lepiej zrobić w ten sposób, niż pacjentowi zrobić krzywdę, tak? Albo zostawić go w ogóle bez niczego. Więc no mówię, no to, mówię, to masz do wyboru, tak? I mówię, lepiej być taką osobą. Mówię, za to najwyżej pacjent do ciebie nie wróci. Ale mu nie zaszkodzisz, tak? A jak mu zaszkodzisz, to co wtedy? Będziesz miała go na sumieniu. Także to myślę, że wielu lekarzy chyba jest może też takich bardzo dumnych, tak? No bo on wszystko wie i nie dopuszcza jakby do siebie myśli, że gdzieś może mieć jakąś taką luczkę malutką, którą trzeba będzie wypełnić. No ale to pewnie też jest kwestia charakteru. Jeden nie ma z tym problemu i się douczy, a drugi no może gdzieś tam doczyta w domu, ale żeby się przyznać przed pacjentem na przykład, no to już tak średnio wychodzi. Ale z drugiej strony też może być tak z pacjentem, nie? Że do ciebie lekarza, że tak powiem, można by nazwać holistycznego, tak? No bo to tak się nazywa, holistyczny, bo ja nie cierpię tego słowa. Natomiast no, często się używa, nadużywa się tego słowa, widocznie ze względu na to, że o tym, co mówiliśmy wcześniej, że są tak wąskie specjalizacje, że jak ktoś patrzy na pacjenta szerszym, ma szerszy pogląd, no to już jest to podejście całościowe. Ale taki pacjent też może trafić do ciebie, o któremu ty mówisz, no tutaj trzeba, wie pani, tu by trzeba było zadbać o dietę, o sen i tak dalej, a pacjent powie, a tam pani Gosiu, tam pani mi wrzuci jakąś tabletkę i jedziemy, nie? I to też jest znieczulica z drugiej strony. Chociaż ja obserwuję teraz u pacjentów taką badania, tak? Bo ja bym chciał, bo a jeszcze może powiem, że tak, migrenę rozpoznajemy na podstawie obrazu klinicznego. Nie potrzebujemy żadnych dodatkowych badań, żeby rozpoznać migrenę. Jeżeli chodzi o badanie neuroobrazowe, jakim jest rezonans głowy, bo teraz wszyscy chcą mieć rezonans. Coraz częściej zdarza mi się, że przychodzi pacjent i mówi tak, no, ja mówię, dobrze, no to dam panu na ten rezonans głowy, a nie może mi pani dać na rezonans całego ciała. Od razu. No zobaczymy, Tak, gdzie ja mam mówię, ale po wszystkie co? raki i tak dalej, nie? Tak, no ale po co? No bo on chce sprawdzić, co mu jest, tak? No, ja mówię, no dobrze, mówię, ale no, rezonans pana nie wyleczy. I w przypadku migreny, w przypadku bólu głowy, ja owszem robię taką diagnostykę, zlecam pacjentkom takie badanie, ale po to, żeby wykluczyć inne przyczyny organiczne, tak? No bo przyczyn bólu głowy też może być kilka. No i właśnie, żeby te inne przyczyny powykluczać, no to badanie zlecam. Natomiast to nie jest badanie takie konieczne, niezbędne. Jeżeli obraz kliniczny jest bardzo charakterystyczny i spełnia te wszystkie kryteria rozpoznania migreny, to ten rezonans nie jest niezbędny. Nie trzeba go robić. Okej, okay. To chodźmy teraz do tego leczenia, jakie nazwiemy alternatywne. Tylko Alternatywne do farmakologii. Tak, znaczy właściwie to tak, jeszcze byśmy powiedzieli o toksynie botulinowej, bo to nie jest leczenie alternatywne, toksyna botulinowa to jest lek. To jest lek, Dobra. który jest, tak, to jest lek, który jest stosowany w neurologii dosyć szeroko, jest stosowany dwojako, bo jest stosowany w spastyce mięśni, czy to poudarowej, czy w stwardnieniu rozsianym może być stosowany w porażeniu mózgowym dziecięcym oraz jest stosowany właśnie przeciwbólowo w migrenie. I toksyna botulinowa jest zarejestrowana do leczenia profilaktycznego migreny przewlekłej, nie epizodycznej, właśnie przewlekłej. Czyli musimy mieć powyżej 15 dni z bólem głowy, z czego 8 dni musi być takich typowo migrenowych. I toksynę botulinową podajemy podskórnie. Nas, jeżeli chodzi o migrenę przewlekłą, nie interesują mięśnie. Nas interesuje podanie toksyny podskórnie po to, żeby ona się dostała do włókien nerwowych i poprzez włókna nerwowe, jakby wstępujące do ośrodkowego układu nerwowego, do miejsca sinawego, gdzie jest główny taki punkt powstawania właśnie bólu migrenowego. Czyli jakby przy pomocy tej toksyny botulinowej my chcemy odwrócić proces tej nadwrażliwości na bodźce włókien nerwowych.
żeby te nasze nerwy nie były takie na wszystko podatne, żeby zmniejszyć ilość mediatorów stanu zapalnego, żeby one się tak nie wytwarzały po prostu z błahego powodu i żeby odwrócić cały ten proces przewlekłości. I jeżeli stosujemy toksynę botulinową, to stosujemy ją w dużej dawce, bo to jest od 150 do 155 do 195 jednostek przy jednorazowym podaniu. I na przykład jak zdarzają się takie przypadki, że pacjentki się decydują na podanie komercyjne toksyny botulinowe i przychodzą i mówią na przykład, że miały tylko czoło wstrzyknięte albo na przykład tylko potylicę, no to to leczenie może być nieskuteczne. Bo Czyli takie kosmetyczne, tak? Tak. W medycynie estetycznej. W przypadku migreny przewlekłej my potrzebujemy ostrzyknąć ponad 20 punktów w obrębie głowy i tutaj ramion. Czyli to jest strategiczne, a tak, nie to jest gdzieś smart tam. preempt, to się nazywa. To jest taki udokumentowany, przebadany klinicznie, są na to prace naukowe, które właśnie stwierdziło, że skuteczność jest bardzo wysoka takiego leczenia. Natomiast skuteczność tego leczenia oceniamy po trzech podaniach, nie po jednym, po trzech. Każde podanie jest w odstępie 3-miesięcznym, czyli pierwsze podanie 3 miesiące, drugie podanie 3 miesiące, kolejne 3 miesiące i wtedy oceniamy skuteczność leczenia. No i teraz według zaleceń wszystkich towarzystw, czy to neurologicznych, czy towarzystw bólu głowy, że skuteczność leczenia w przypadku migreny to jest redukcja bólu głowy o 50, czyli redukcja dni z bólem głowy, o tak, redukcja dni z bólem głowy o 50%. No i tutaj ja leczę tą migrenę przewlekłą toksyną botulinową już rok, ponad rok. I to kryterium mnie trochę tak, no nie wiem, teraz będzie spotkanie właśnie towarzystwa bólu głowy, zobaczymy jakie wnioski tam wyciągną, bo pacjentki przychodzą do mnie i mówią tak, ból głowy jest krótszy, łatwiej reaguje na leki przeciwbólowe, jeżeli potrzeba jeszcze zastosowania takiego leku, więc wezmą jedną dawkę i jest koniec, przerwany napad bólu głowy. Ten ból głowy jest łagodniejszy, no nie upośledza im tak życia, prawda? Czyli efekt leczenia jakiś jest, tak? Ale tych dni z bólem głowy nadal jest, załóżmy, nie wiem, pacjentka miała powiedzmy 12 dni z bólem głowy, czyli ja musiała, powinnam... Nie, musiała mieć 15, żeby być ale nie, teraz zakwalifikowana. Tak, załóżmy, po leczeniu, tak? Ma 12 miała dni z 24, bólem głowy dobrze. I w porównaniu do wyjścia, tak? Do tego momentu, kiedy żeśmy pacjentkę włączali do programu, ona miała tych dni z bólem głowy, załóżmy 20, tak? No to nie jest redukcja o 50%. Więc efekt leczenia mam, ale nie mam redukcji dni o 50%, więc ja muszę wpisać w dokumentację, że to jest leczenie nieskuteczne. O Boże. I to no zmniejsza. I tu mam taki dysonans, a pacjentka jest zadowolona, no bo jej się funkcjonuje dobrze, tak? No ma to ból głowy, ale tak jak mówię, weźmie jedną tabletkę przeciwbólową, wystarczy załóżmy tabletka naproxenu, ból głowy ustępuje całkowicie i ona się nie męczy z tym bólem głowy, tak? Tych dni z bólem głowy owszem zdarza się 12, no ale jest, no, to, dla niej to jest w ogóle no, duża poprawa, ona tak ogólnie się czuje lepiej. No a ja muszę zaznaczyć, że to jest leczenie nieskuteczne. Czyli i wtedy... twarde zasady. Są stosowane do rzeczy, które są bardzo rozmyte, że tak powiem, no bo jest tyle różnych objawów, a też percepcja tego, czy panią to boli, czy panią to nie boli, jeżeli kogoś boli przez 15 lat, to ciężko jest powiedzieć, czy to boli mniej, czy w ogóle, czy boli trochę, a kurczę, no, tu też jeszcze mamy szkoda. Ten problem. Że w programie lekowym właśnie Narodowy Fundusz Zdrowia nam narzucił takie no, sztywne zasady, których musimy się trzymać i nie mamy wyboru na przykład, tak? Bo jak ja włączam pacjentkę do programu, to muszę mieć udokumentowaną nieskuteczność leczenia lekami doustnymi w pierwszym etapie i potem ona obligatoryjnie idzie do toksyny botulinowej. Ja nie mam możliwości rozważenia, że na przykład może dla niej lepsze by było przeciwciało monoklonalne już w tym momencie, bo tutaj jakby no wiem, że ta toksyna może nie być dla niej za szczęśliwym rozwiązaniem, ale tutaj nie mam możliwości wyboru. Muszę zastosować toksynę botulinową i dopiero po udowodnieniu, że ta toksyna nie jest skuteczna, ale to zajmuje 9 miesięcy. Tu mówisz o leczeniu na NFZ, tak? Czy jeżeli ktoś do ciebie przyjdzie prywatnie? To od razu możesz walić tymi i przeciwciałami. To nie ma znaczenia, tak. To tutaj jakby rozmawiamy z pacjentką i jakby decydujemy wspólnie, który lek byłby dla niej najlepszy. Miałam kiedyś taką pacjentkę, która pracowała w korporacji i
w ogóle od razu na wstępie zanegowałyśmy jakiekolwiek leczenie doustne profilaktyczne, bo ona raz, że była bardzo aktywna sportowo, ona tam biegała dużo, więc wyjściowo jej akcja serca była już niska, więc jak ja bym u niej zastosowała jakiś beta-bloker, no to dodatkowo by jej tą akcję serca obniżyło, no i ciśnienie, no ona by się na pewno źle czuła. Musiała być cały czas takiej, no, w pełnej gotowości, no bo się tam prowadziła jakiś taki zespół, w stanowisku kierowniczym była, no więc te wszystkie leki, które miały zaburzenie jakiejś uwagi, koncentracji, to już u niej odpadały. No więc no, u niej od razu, a i jeszcze jeżeli chodzi o tą toksynę botulinową, no to też odpadało, bo ona była cały czas gdzieś w rozjazdach, więc jakby nie można było utrzymać tego schematu, podać jej lek, tak? Ona mówi, raz by trafiła, ale kolejnym razem mogłoby się to nie udać, no bo gdzieś tam bez przerwy podróżowała. No więc u niej od razu żeśmy przeszły na przeciwciało monoklonalne. Na szczęście mogła sobie na to pozwolić. No i to był strzał w dziesiątkę, tak? No u niej jest chyba tam, ona zdaje się miała gdzieś blisko 20-18 dni chyba z bólem głowy, to po dwóch podaniach leku, po dwóch miesiącach leczenia zredukowało się do 3 chyba dni z bólem głowy. Także efekt był bardzo, bardzo fajny. Chciałbym cię o tą toksynę jeszcze zapytać, bo powiedziałaś, żeby zostać zakwalifikowanym do tego leczenia, musisz mieć minimum 15 dni bólowych w miesiącu. Tak. Czy to też jest warunek NFZ-owy, czy to jest warunek, powiedzmy, związany ze specyfikacją tego leczenia? I to, bo musimy mieć rozpoznanie migreny przewlekłej. Żeby rozpoznać migrenę przewlekłą, to musimy mieć powyżej 15 dni z bólem głowy. W tym 8 dni musi być z takim typowym migrenowym bólem głowy, bo 15 dni z bólem głowy to jest każdy ból głowy. Czyli nawet nie zaznaczamy dnia jako dzień z bólem głowy, jeżeli możemy powiedzieć, że mamy krystalicznie czysty dzień i ta głowa w ogóle nas nie boli. Jeżeli mamy uczucie takiej ciężkości, głowa jest taka nieswoja, no ból możemy ocenić powiedzmy na 1-2 w skali takiej 10-stopniowej tej NRS. Ale jest. To też to zaznaczamy jako dzień z bólem głowy, no natomiast wiadomo, że to nie jest migrena, więc to nam się liczy do tych 15 dni z bólem głowy i to kryterium musi być spełnione. To jest jakby na podstawie tego my rozpoznajemy migrenę przewlekłą, a żeby włączyć do programu, to musimy mieć to rozpoznanie migreny przewlekłej, więc to jakby jedno wchodzi w drugie. Także to jest takie pierwsze kryterium włączenia do programu lekowego. A drugie kryterium to jest takie, że musi być udokumentowana medycznie, czyli muszę mieć zaświadczenie od lekarza, który dotychczas prowadził pacjentkę z powodu migreny, że było zastosowane, podjęta próba leczenia lekami doustnymi, przynajmniej 2. I tutaj w przypadku migreny przewlekłej to mamy do dyspozycji amitryptylinę, kwas walproinowy i topiramat. Także tylko te trzy. Znaczy z tych trzech 2 musimy, tak? Tylko zazwyczaj jest tak, że w przypadku kobiet w wieku rozrodczym, no kwas walproinowy, wiadomo, teraz już jest na tej czarnej liście przeciwwskazany, bo jest teratogenny. Więc tutaj jakby ten lek mogę mieć, że wpisuję, że pacjentka jest w wieku rozrodczym, że tego leku nie można u niej zastosować, więc to już jest jakby, że jeden lek już był uwzględniony i do tego muszę dołączyć drugi. Teraz się troszeczkę taki problem się pojawił, bo topiramat też już jest na tej liście i w niektórych, to zależy jeszcze od preparatu, ale też w niektórych HPL-ach jest już wpisane, że właśnie jest przeciwwskazany u kobiet w wieku rozrodczym, jeżeli nie stosują antykoncepcji, więc teoretycznie 2 leki już jakby mam wyjęte z tej listy, ale na ten moment we wskazaniach z Narodowego Funduszu Zdrowia no są nadal 2 leki, więc no amitryptylina tutaj jeszcze zostaje, musimy gdzieś próbować stosować ten lek. Jeszcze jedno pytanie do tej toksyny. Czy w takim razie, czy ty widzisz w niej zastosowanie w tych, potencjalne zastosowanie w tych migrenach epizodycznych, czy to totalnie nie ma sensu, bo powiedzmy koszty nie wiążą się gdzieś tam z benefitami skorzystania z tego, bo jeżeli to rzeczywiście o te 50% pomniejsza ilość tych wystąpień migreny, tych dni bólowych, no to może w mojej głowie układa się to na nawet leczenie być może profilaktyczne, czy to jest taki typowy overkill, że stosujemy toksynę botulinową przy 3 dniach bólowych? Na przykład. Toksynę botulinową stosujemy, jest we wskazaniach, w HBL-u jest wpisana tylko i wyłącznie migrena przewlekła.
nie jest zarejestrowana do leczenia migreny epizodycznej. Także tutaj, jeżeli byśmy się decydowali leczyć migrenę epizodyczną toksyną botulinową, to jest tak jakby off-label, tak? Czyli możemy spróbować, tak? Bo wiadomo, że jest skuteczna w migrenie przewlekłej, ale w badaniach klinicznych, które zostały przeprowadzone, no nie było aż takich Czyli nie ma sensu. efektów. Tak, to się Dobra. nie. No, te Spoko. przeciwciała monoklonalne tutaj w migrenie epizodycznej, to tak, to tutaj skuteczność jest bardzo wysoka. O to właśnie pytałem. Dobra, to chodźmy dalej do tej stymulacji nerwu błędnego. Chyba, bo w zasadzie tak, opowiadałaś chyba o swojej pacjentce. Ja nie wiem, czy myśmy nie zgubili wątku czasem, bo opowiadałaś o pacjentce i wróciliśmy na sekundę do toksyny botulinowej. I czy skończyłaś mówić o pacjentce, czy nie? Myślę, że pamiętam. Dobra, okej, no to jakby zostawmy temat, ale bardzo fajnie, bo na tym mi zależało, żeby rozmowa nie szła zgodnie z rozpiską, tylko żeby to była prawdziwa rozmowa, żebyśmy ciągnęli tam, gdzie jest ciekawość. Chodźmy do tej stymulacji nerwu błędnego, bo to wydaje się bardzo fajne i tutaj pewnie gdzieś tam osteopaci, fizjoterapeuci może znajdą tutaj jakąś pomoc w terapii manualnej. Tak sobie Tak, wyobrażam. fizjoterapeuci tak, jak najbardziej. Ja to w ogóle mi się marzy taki, żeby był taki ośrodek dla pacjentek właśnie z bólem głowy, z migreną, żeby można było ją tak się wszechstronnie nią zaopiekować, bo raz, że ze strony neurologicznej i farmakoterapii, tak, czy tam lekami doustnymi, czy lekami w iniekcji, czy to toksyna, czy przeciwciała. Dwa, że chciałabym, żeby taka pacjentka miała też opiekę psychologa, bo tak jak mówiłam, no, przez ten ból głowy, no to często sobie po prostu nie radzimy. I żeby to wszystko poukładać, to takie wsparcie psychologiczne uważam, że dla każdej takiej pacjentki powinno być. Trzecia sprawa jest taka, że właśnie mamy teraz alternatywne metody leczenia i były przeprowadzone badania kliniczne, które wypadły bardzo pomyślnie i udowodniono skuteczność właśnie między innymi stymulowania nerwu błędnego oraz nerwu potylicznego. I tutaj tej pierwszej gałązki nerwu trójdzielnego, tak, czyli tutaj tej nadoczodołowej, też elektrostymulacja jest. I to przynosi bardzo dobre efekty, tyle tylko, że no tutaj właśnie ta systematyczność jest ważna. To są urządzenia, które jakby powodują tą elektrostymulację tych nerwów. I no właśnie tylko u nas w Polsce było dostępne to urządzenie, które nam stymulowało tą pierwszą gałązkę, czyli ten nerw tutaj nadoczodołowy, ale gdzieś to się zapodziało. Ja nie wiem, czy to przez tą pandemię, że to jakby takiej ograniczona jest dostępność. W Niemczech trzeba zamawiać te urządzenia. I podobnie jest z tą stymulacją nerwu błędnego. No ale no, prace są i jakby udowodniona jest tego skuteczność, więc no, warto by było po prostu to też wykorzystywać. Kolejnym elementem jest jeszcze właśnie praca z fizjoterapeutą, ponieważ jakby masaż tych miejsc, takich punktów spustowych, gdzie wychodzą gałązki nerwu trójdzielnego, też daje bardzo dobre efekty. Poza tym jeszcze stymulacja, takie masaż tutaj mięśni przykręgosłupowych w odcinku szyjnym, tutaj na potylicy, powoduje rozluźnienie tych mięśni i taka terapia też jest skuteczna jakby może nie to, że jako jedyna terapia, ale jako terapia uzupełniająca do leczenia migrenowego bólu głowy. I Ale tak jak też, tak, sorry, że cię przerwę, ale zastanawiam się, czy taka terapia zastosowana w nieodpowiednim momencie, czyli już może osoba, pacjent, pacjentka nie czuje, że ta migrena zaraz przyjdzie, bo nie ma aury, no to nie wie, albo nie jest aż tak uważna, pójdzie sobie do fizjoterapeuty na masaż i. Nie, to nie tak. Tutaj ta terapia to nie na zasadzie, że jak mamy ból głowy, to idziemy do fizjoterapeuty i wtedy stosujemy ten masaż, tylko na zasadzie takiej profilaktyki. Prewencyjnym. Tak, prewencyjne, czyli tak jakby chodzenia, załóżmy, no nie wiem, raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, niezależnie od wszystkiego, na taki właśnie, na taki masaż. Raz, że rozluźniający mięśnie, dwa, że właśnie jakby pobudzające te punkty spustowe. I na którejś z konferencji właśnie rozmawiałam z fizjoterapeutami w Warszawie, oni prowadzą takie terapie, to mówili, że na początku dla tych pacjentów to wcale nie jest przyjemne, bo oni mają tu alodynię, to co mówiłam, że byle jaki bodziec jest w stanie sprowokować do wystąpienia bólu głowy, więc to jest takie, no początki są trudne.
Ale z każdym jakby z tym seansem, czy jakby z każdym tym masażem jest coraz lepiej i po prostu te bóle głowy rzadziej nawracają, one są o mniejszym nasileniu, łatwiej reagują na leczenie, więc jako terapia taka uzupełniająca to uważam, że jest super. I to też jakby dla pacjentów jest takie, bym powiedziała, no optymistycznie nastrajające, tak? No bo ja też już widzę, jak przychodzą do mnie pacjentki jako do specjalisty, neurologa, mówią, że mają problem z bólem głowy i słyszą ode mnie, że dostaną lek przeciwbólowy. Tylko, nie? Może to już aż lek przeciwbólowy, ale dla niektórych osób to jest na matko znowu, no to lekarz rodzinny mnie leczył przeciwbólowo, a tutaj znowu pani mi daje leki, tak? Tylko wiadomo, Z no czymś wtedy ja musimy muszę... zacząć. Tak, ja muszę im wytłumaczyć, tak, że no, lekarz rodzinny mógł stosować leki, mógł stosować nawet dobre leki, ale w nieodpowiednich dawkach, dlatego one były mało skuteczne i generalnie no, musimy jakby zacząć wszystko od nowa i spróbować jakby tej terapii, ale jakbym wtedy od razu mogła im zaproponować, słuchajcie, ale jest jeszcze na przykład możliwość elektrostymulacji, pisze skierowanie, idziecie do danego ośrodka i tam możecie uzupełniać tę terapię lekami jeszcze dodatkowo tą elektrostymulacją bądź właśnie pracą z fizjoterapeutą, no to jakby ten pacjent czuje się tak, no, kompleksowo Zaopiekowany. zaopiekowana. No, a ja jeszcze, no ja nie mam takiej możliwości, no. I tak o ile jeszcze gdzieś tam proszę znajomych Brzmi jak fizjoterapeutów. pomysł na biznes. W sensie po prostu nie ma takiej kliniki poradni, no to może doktor Gosia tutaj. Profesor Domicz jest właśnie fizjoterapeutą, bo z fizjoterapeutami rozmawiałam, to mówili, że oni właśnie jak pacjent do nich trafia na oddział, to że coś takiego prowadzą, także coś tam w Warszawie kiełkuje, ale w Lublinie tutaj u mnie to ja nie No to słyszałam. może Ja czas poproszę któregoś znajomego założyć. fizjoterapeutę i mówię mu, słuchaj, ja tu potrzebuję taki masaż twarzy, wiesz, żeby tutaj zrobić. No dobra, to przyślij, to coś tam zrobimy. I widzę, że oni mają pojęcie, bo jak się pyta fizjoterapeuty, słuchaj, ja bym chciała to, dobra, okej, to ja wiem, o co chodzi, tutaj rozmasujemy ten mięsień, tutaj punkty spustowe, tutaj troszeczkę popracujemy z nerwami i będzie okej, tak? No ale to jest jednak jeszcze nie w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, no bo jakby to... No, właśnie. No o tym chyba można zapomnieć, szczerze mówiąc, żeby była taka klinika poradnia, czy klinika radzenia sobie z bólem migrenowym, jeżeli tutaj jest na przykład gigantyczne problemy z klinikami dla dzieci, jeżeli chodzi o na przykład problemy psychiczne, tak? Czy jakaś klinika psychiatrii i tak dalej. Jeżeli tego nie ma, to gdzie na liście jest wsparcie dla osób właśnie z bólami migrenowymi, jeżeli chodzi o Fundusz Zdrowia? Natomiast wydaje mi się, że to dla ciebie może być dobry pomysł po prostu na założenie takiej kliniki. No, no ktoś tak to musi zrobić. Ale jak to dalej? No nic, no spróbuję, coś może się uda jakoś to... Albo jakoś po to... prostu mieć, wiesz, takie plemię gdzieś tam osób, z którym możesz zaufać i przekazywać sobie pacjentów i zbudować po prostu takie plemię, no jakby to nazwać inaczej. Trzeba by było coś tak. A jeszcze coś mi się przypomniało odnośnie migreny, tak właśnie jak mówiłeś, o dzieciach, jak mówiłeś, że przecież jeżeli chodzi o migrenę, to najczęściej chorujemy no my w naszym wieku, tak? To nie jest jakby populacja osób po 70 roku życia, tylko no, którzy pracują teraz aktualnie, więc no jeżeli i 10% w ogóle całej populacji na świecie choruje na migrenę, więc to jest ogrom ludzi, tylko że oni gdzieś po prostu są pochowani i dopiero teraz zaczynają się gdzieś organizować i pojawiać i pokazywać, że rzeczywiście są, bo wcześniej, tak jak teraz trafia do mnie dużo osób, jeżeli chodzi o ból głowy, migrenę, to chyba w przeciągu dopiero ostatnich może 2-3 lat, a wcześniej to się sporadycznie te osoby zdarzały. A teraz widzę, że już wiedzą, że mogą prosić o pomoc. A dzieci to też chorują. To bardzo ważne. Dzieci też chorują na migrenę. Tyle tylko, bo tak w wieku dojrzewania to już się kobiety wysuwają na pierwszy plan, tak? I 2 razy częściej chorują niż mężczyźni. Ale dzieciaczki też. I tylko, że u dzieciaków to się najczęściej objawia poprzez jakieś takie napadowe bóle brzucha albo cykliczne wymioty, silne zawroty głowy. I to jest jako ekwiwalent migreny, więc trzeba też wtedy o tym myśleć. Kurczę, ciekawa sprawa z dziećmi. Na to bym o tym nie pomyślał, raczej bym to przypisywał właśnie osobom gdzieś tam w wieku produkcyjnym, mówiąc produkcyjnym, no w sensie, że siedzą w robocie po prostu. Czy mamy jeszcze jakieś inne leczenia? Bo teraz tak, ja w głowie mam na przykład terapię, jak to się nazywa? Boże, marihuaną leczniczą, czy to w jakikolwiek sposób
Urban legend. Nie, nie. Marihuana, no to co? No to ona da nam jakieś rozluźnienie. Nie ma żadnych badań, bo ja się tą marihuaną interesowałam, bo był taki moment, gdzie przychodziło do mnie wielu pacjentów, jak ta marihuana została zalegalizowana tutaj u nas w Polsce. I przychodzili do mnie pacjenci z prośbą o wypisywanie na tą marihuanę leczniczą, zwłaszcza osoby ze spastyką. No to na tą spastykę rzeczywiście to działało i było takie rozluźnienie dla tych osób, ale pokusiłam się i szukałam jakichś doniesień naukowych w jakichkolwiek chorobach neurologicznych. No to najwięcej badań było przeprowadzonych w padaczce i tutaj lekoopornej, ale też tam jakichś spektakularnych efektów nie było. I pytałam się nawet o stanowisko właśnie tutaj naszego Polskiego Towarzystwa Neurologicznego w zakresie leczenia jakichś chorób neurologicznych i też między innymi o migrenę. No i takich zaleceń nie ma. Nie jest udowodniona skuteczność marihuany na tyle, żeby można było ją sobie tak swobodnie i bezpiecznie stosować. Teraz już chyba troszeczkę tak przemija ta moda na marihuanę, bo widzę, że już tak coraz mniej pacjentów w ogóle pyta nawet o to. To też pewnie było CBD, co? Parę lat temu był boom na CBD, więc pewnie tak. Też myślano, że na to też pomoże. Ja jeżeli chodzi o CBD, to tylko tyle, znaczy też w sumie jak czytałam, to nie było jakichś takich prac, na których mogłabym się oprzeć, więc ja tak bardzo ostrożnie do tego podchodziłam. I na przykład, ale zdarzali mi się na przykład pacjenci, którzy mieli rodzinę gdzieś za granicą w Anglii i tam oni kupowali te olejki CBD, przysyłane mieli tutaj do Polski i w Polsce stosowali, no to na przykład u pacjentów z chorobą Parkinsona, no to jakiś tam efekt widziałam, ale to też był taki przemijający, bo ta tolerancja jakby się rozwijała. No i na szczęście te osoby były w takim wieku po 60, więc oni też taką z rezerwą do tego podchodzili, więc jak widzieli, że ta tolerancja rozwija, to po prostu no, rezygnowali z tego leczenia, nie brnęli to dalej, więc to takie było. Bez wielkiego jakiegoś tam placebo, nie? Też, no bo też mamy wielkie nadzieje na coś, że coś zadziała, no to też może zadziałać właśnie ten efekt, a nie lek. Czyli CBD i... Czyli CBD, marihuana to albo nie działa, albo nie działa, albo działa anegdotycznie, albo po prostu jeszcze nie ma prac RCT-ków, które by tutaj gdzieś tam to potwierdzały. Wiesz co, mam jedno do ciebie, jedną kwestię, to jest, myślę, że do tych pytań z Instagrama sobie jeszcze za chwilę przejdziemy, ale jedna osoba podesłała mi ciekawe badanie, które to było na chyba na 72 kobietach, albo coś mylę, w każdym razie na kobietach w okresie miesiączki, bo te, że ta miesiączka wywoływała właśnie te epizody migrenowe. I tam była terapia witaminą E. Czy coś wiesz na ten temat? Bo tam rzeczywiście jakieś delikatne efekty dużą, wysoką dawką witaminy E osiągnięto. Jeżeli nie wiesz, to tylko po prostu ciekawostka, mogę ci później to badanie przesłać. To chętnie, bo z witaminą E się nie spotkałam. Natomiast jeżeli chodzi o takie suplementy, które możemy stosować w migrenie i które jakby miały udowodnioną skuteczność, to był koenzym Q10 i selen oraz magnez. Tylko, że magnez, no tam trzeba było takie troszeczkę wyższe dawki, więc jeżeli ja pacjentkom zalecam, to raczej ten magnez bez witaminy B6, tylko taki czysty magnez tak, w kroku. Selen, no to wiadomo, to orzech brazylijski i mamy taką dawkę dobową, no i plus koenzym Q10 i tutaj jakby sporo prac było, nawet ostatnio też się spotkałam z tym, jeszcze nie miałam czasu się tak dokładnie z nimi zapoznać, ale w chorobach autoimmunologicznych, że też jakby poprawia, czyli jako takie leczenie uzupełniające, także tutaj o te trzy substancje to jak najbardziej tak, natomiast witaminą E to nie czytałam tej pracy. To ja ci to prześlę, bo to dowiedziałem się zupełnie w randomowy sposób o tym wczoraj, po prostu byłem na Q&A, który prowadziła Anna Gudan z kursu o diecie ketogennej i tam właśnie chwila było rozmowy o migrenach i właśnie jedna z osób, które tak jak ja była na tym Q&A jako widz, podesłała właśnie takie info na temat leczenia migreny witaminą E, tej migreny, która została wywołana miesiączką po prostu. Więc prześlę ci może akurat w jakikolwiek sposób to gdzieś tam pomoże, a może się okaże, że to jest po prostu bzdura. Dobra, a czyli może tak, kolejny temat do przebadania, wiesz. A może kolejny temat do przebadania, no. Tak. Czy mamy wtedy jeszcze jakieś inne leczenia?
to pytanie zabrzmiało, jakby tych leczeń było mało, ale oczywiście tak nie jest. Tylko czy jest coś, o czym jeszcze nie wspomnieliśmy? Nie, chyba tyle, bo to głównie farmakoterapia, tutaj ta fizjoterapia, ta elektrostymulacja. Ja bym jeszcze dodała do tego to właśnie opiekę psychologa, bo to myślę, że takie duże wsparcie do tego by było. A akupresura na przykład, czyli te maty z kolcami, które mają za zadanie po prostu rozluźnić całe ciało, to jako gdzieś tam profilaktyka? Nie, znaczy jeżeli chodzi o migrenę, taką typową, klasyczną migrenę, to nie. Natomiast też się zdarza, że u jednego pacjenta, ja nie mam do czynienia tylko i wyłącznie z migreną. Zdarza się, że mam do czynienia właśnie z bólem głowy typu napięciowego albo właśnie polokowy ból głowy, więc jakby mam kilka jednostek w jednym. I o tym też trzeba myśleć, bo ja też pacjentów właśnie często z bólami głowy wysyłam na rehabilitację właśnie po to, żeby na taką manualną, prawda, nie jakieś tam rondy, tylko właśnie manualną, żeby tego napięcia mięśniowego też się troszeczkę pozbyć i to też jakby pomaga, więc te wszystkie maty to jak najbardziej tak, jeżeli mamy tą komponentę napięciową, czyli jeżeli na przykład jest migrena i do tego jeszcze doszukujemy się tam bólu, załóżmy, typu napięciowego. To no ja jestem ofiarą bólu napięciowego niestety, który wychodzi mi tutaj z potylicy i często rozciąga się gdzieś do oka i tak, tak dalej. To właśnie jest taki już i obręcz na głowie. Tak, no staram się z tym walczyć w ogóle za pomocą terapii manualnej, jogi, naprawdę mnóstwa metod. Ja naprawdę prowadzę bardzo zdrowy styl życia, natomiast po prostu coś jest nadal nie tak i nie jestem w stanie rozwiązać tego problemu jeszcze cały czas z moim terapeutą manualnym szukamy jakby takiego źródła, skąd to napięcie wychodzi. Czy to jest ta potylica, czy to jest kręgosłup piersiowy, gdzie znajduje się to źródło tego napięcia, które gdzieś tam wyrasta. A jeżeli chodzi o stopy, ja się spotkałam na przykład, kiedyś miałam jako pacjentkę podologa. I ona mi mówiła, że ma bardzo wiele kobiet, które głównie chodzą na szpilkach i one do niej przychodzą nie tyle z problemem, że tam jakieś nie wiem, z paznokciami jakieś mają problemy, czy tam jakieś rany, bo tam przebiegły jakieś cukrzycy czy innych schorzeń, ale przychodzą na taki masaż stóp. I ona mówi, że też czytała sporo prac naukowych, które mówiły właśnie, że to, w jakim obuwiu my chodzimy, jak się rozkładają siły, jeżeli chodzi o stopę, to bardzo rzutuje na napięcie mięśni w odcinku szyjnym. Więc może się okazać, że na przykład, nie wiem, jedna noga jest troszeczkę krótsza, albo na przykład gdzieś, nie wiem, jakoś jest wada w stępie, tak? Czyli jakoś, nie wiem, siły się tam inaczej rozkładają, albo w ogóle zwykły jakiś tam masaż, jeżeli chodzi o fizjoterapeutów, to też może rzutować na to, że to napięcie mięśni właśnie tutaj w obręczy barkowej i w odcinku kręgosłupa szyjnego, że to też może mieć znaczenie, więc może warto jeszcze na to zwrócić uwagę. Bo pamiętam, że ona mnie tak zaskoczyła tym, nie wiem, no nie, no na pewno takich prac nie ma, ale dwie znalazłam, gdzie rzeczywiście były takie i udowodniono to, że to może mieć znaczenie. To Mateusz, jeżeli tego słuchasz, a wiem, że będziesz słuchał w pewnym momencie przynajmniej, to robimy stopy następnym razem. Ale no jakby od stóp chyba warto zacząć, bo to jest jakby ostatni, chyba w sensie pierwszy element, na który warto spojrzeć, bo często jest tak, że jeżeli ten ból gdzieś pojawia się w jednym miejscu, to niekoniecznie to miejsce jest problemem, tylko to miejsce jest objawem, a problem leży zupełnie gdzie indziej i no jakby ten nasz organizm jest ultra skomplikowaną maszyną i ciężko czasami jest znaleźć tą przyczynę, a my nie mamy jeszcze takiej maszyny. Ja zawsze się śmieję podczas tej terapii manualnej i mówię Mateuszowi, mojemu terapeucie, że słuchaj, ale super byłaby taka maszyna, jeżeli byśmy mogli do niej wejść i ona by nam zeskanowała po prostu całe ciało i pokazała, gdzie są jakieś tam napięcia, gdzie takie jakby kolorami, wiesz, tak jak na reklamie i był promu, takim czerwonym miejscem się zaznacza, tu cię boli, no to tam, wiesz, dokładnie, tu, że to tu i teraz tylko tutaj trzeba przycisnąć i wszystko będzie dobrze. No to czekamy, aż ktoś to wymyśli. A w międzyczasie musimy szukać. Czy my moglibyśmy przejść w takim razie do tych pytań z Instagrama? Ich jest dosłownie kilka, także nie zajmą nam dużo czasu. Tylko spróbuję je odpalić, jeżeli mi się uda. Dobra, mamy tak. Dziewczyna w sukience pyta, czy migrena z aurą wzrokową znacznie zwiększa ryzyko udaru u młodej osoby?
zwiększa ryzyko udaru, ale nieznacznie. Jeżeli chodzi o migrenę z aurą, to no, badania pokazują, że ryzyko udaru jakby zwiększa się o 16 do 20%. Wszystko jeszcze zależy od tego, czy mamy dodatkowe czynniki, tak? Bo nadciśnienie, cukrzyca, otyłość, zaburzenia rytmu serca, jakaś hiperlipidemia, no to też dodatkowo jakby będzie zwiększało to ryzyko i wtedy u pacjentek, czy u pacjentów, jeżeli chodzi o migrenę z aurą, to też warto wziąć pod uwagę przetrwały otwór owalny w sercu. Nie ma jeszcze takich prac, które by mówiły nam, że zamykanie tego otworu owalnego, jeżeli on będzie stwierdzony, że zmniejsza to ryzyko. No niemniej no, trzeba to sprawdzać i jakby mieć to pod kontrolą. Także migrena z aurą jest czynnikiem ryzyka udaru niebezpiecznego. Nie spodziewałem się aż tak precyzyjnej odpowiedzi z dokładnym, wiesz, procentem od 16 do 20. Super, fenomenalnie. Kolejne pytanie. Myślę, że okej. Okay. Podobno jednym z... Ja będę musiał chyba je sparafrazować trochę. Podobno jednym z powodów migreny jest blokada glukozy do mózgu. Czy to prawda? I wydaje mi się, że tutaj chodzi o podobny, być może domniemany, podobny mechanizm, jaki może występować chyba w padaczkach lekoopornych, gdzieś tam z problemem transportu tej glukozy. Być może o to chodzi, bo ja tutaj, bo jakby przyczynę podałaś, że jest to zwężenie, następnie rozszerzenie naczyń krwionośnych, ale czy... zapalne, układ GABAergiczny, te pobudzanie noradrenalina, serotonina tam bierze udział, jeżeli chodzi o prowokację wystąpienia bólu głowy. Z glukozą nie. Nie, może jest jakby czynnikiem prowokującym, może być to, może to o to chodziło, że na przykład jeżeli mamy długie przerwy między posiłkami i dochodzi do spadku cukru we krwi, to też jakby prowokuje do wystąpienia bólu głowy, ale to nie jest przyczyna migreny, to jest taki czynnik, który może wyzwolić tą całą kaskadę, która doprowadza do wystąpienia migreny. Więc tak samo jak odwodnienie, tak samo właśnie nieregularne posiłki, czyli spadki cukru we krwi i przez to też w ośrodkowym układzie nerwowym, to jako czynniki prowokujące. Natomiast to nie jest jakby przyczyna sama taka w sobie, jeżeli chodzi o migrenę. Może o to chodzi. Być może tak, wiesz co, to pytanie najprawdopodobniej wynika z tego, że ta osoba usłyszała od jakiegoś eksperta eksperta zajmującego się dietą ketogenną, bo tych ekspertów teraz i specjalistów jest mnóstwo. Ja też staram się swoje social media prowadzić tak, żeby czyścić po prostu to podwórko. Natomiast tamta osoba powiedziała coś w stylu, że właśnie to jest problem migreny, że to jest problem z transportem glukozy, jednocześnie najprawdopodobniej wywyższając po prostu, że dieta ketogenna oczywiście naprawi ci migreny i w ogóle super, nie? Bo dieta ketogenna leczy wszystko w tym momencie. No tak. Nawet na złamanie kończyn też jest dobra, a glukoza, insulina, najwięksi przeciwnicy, najlepiej wyciąć sobie trzustkę, wtedy będzie dobrze, nie będzie No, tak to jakby, no tak to wygląda, więc ja podejrzewam, że to stamtąd gdzieś może się wywodzić. Mamy kolejne pytanie. Czy przyjmować leki i co wywołuje migreny? Jakie pokarmy lub zapachy? Jak sobie pomóc? Czyli tutaj jest taka osoba, która najprawdopodobniej jest o tych, których mówiliśmy, że po prostu nie wie, gdzie zacząć. Czyli trochę tak, odpowiedziałeś tam... już na to. Tak, czy przyjmować leki? Tak, leki tak, bezwzględnie, bo mówię, migrena, tak jak mówiłam, jest chorobą, która lubi się transformować. Często są powikłania migreny, więc leczymy. Co wywołuje migreny, jakie pokarmy lub zapachy? No o tym powiedziałeś, jakie pokarmy, to mówiliśmy o nabiale, o rzeczach, które zawierają tak, też tryptofan. To jest sery dojrzewające właśnie tak, pomidory, bakłażany, czerwone wino, czekolada, cytrusy. To na to uważam, śledzie, mam pacjentki, które śledzie prowokuje do wystąpienia migreny. No jak można sobie pomóc? No umówić się na konsultację do doktor Małgorzaty. No tak, ale przede wszystkim zacząć należy od tego, żeby założyć sobie właśnie taki dzienniczek migrenowy i tam zapisywać wszelkie rzeczy, które uważamy, nawet jeżeli nam się wydają takie błahe, ale które możemy połączyć z bólem głowy, czyli właśnie co żeśmy zjedli, ile było snu, jaka była pogoda, czy był stres, ile wody wypiliśmy, czy posiłki były regularne, jakie leki były brane, w jakich dawkach, na jak długo leki pomogły,
co tam jeszcze? No w jakim okresie, jeżeli chodzi o kobietę, czy to było gdzieś w okresie okołomiesiączkowym, czy to w okresie, chociaż w okresie owulacji, to rzadko kiedy mogą występują. No ale takie po prostu niuanse zapisywać, to wtedy z tego wychodzi nam bardzo ładny obraz, generalnie jeżeli chodzi o bóle głowy. I czasem zdarza się tak, że jak mi pacjentka przyniesie taki dzienniczek migrenowy czy dzienniczek bólu głowy, to się okazuje, że na przykład nie mamy do czynienia z migreną, tylko z hemikranią. I Z czym, że przepraszam? z hemikranią to jest też ból głowy, który jest bólem jednostronnym, ale to jest, lokalizacja jest podobna jak w migrenie, ale ból głowy wygląda inaczej. Na przykład to jest ból głowy kłujący, który trwa załóżmy sekundę, dwie, ale takich kilkusekundowych bólów głowy jest na przykład w okresie 2 godzin kilkaset i to Się występuje w wydaje, takich że jest grupach. ciągłość. Tak, i to się pacjentowi wydaje, że jest ciągłość, prawda? Ale jak on zacznie zapisywać to wszystko, to wtedy my mamy, bo czasami przychodzą do mnie osoby i ja się pytam, taką dosyć szczegółowe pytania zadaję, jeżeli chodzi o charakterystykę bólu, i oni mi są w stanie odpowiedzieć na dwa pytania, tak? Bo resztę po prostu jakoś im się to rozmywa. Więc jeżeli zapisujemy to na bieżąco, no to wtedy możemy z tego jakby wyłuskać więcej informacji. I się okazuje, że weryfikujemy diagnozę i zupełnie inne leczenie nam tutaj wchodzi. Tak samo klasterowe bóle głowy. Są bóle głowy przecież z, no, jak to się nazywa? Bo co wypadło mi z głowy, no widzisz. Spokojnie, spokojnie. Mgła mózgowa. A, z nerwu trójdzielnego, z układu trójdzielnoautonomicznego, tak? Czyli tutaj mamy też na przykład zwężenie szpary powiekowej, mamy zaczerwienienie policzka, ucieplenie większe, może być wyciek surowiczy z nosa, może być łzawienie oka w czasie bólu głowy, tak? Są bóle głowy, które na przykład zdarzają się o stałej porze w środku nocy, czyli na przykład pacjent wybudza się z bólem głowy i może powiedzieć ze 100% pewnością, że jest 2:38. Bo tak się dzieje za Wow, każdym razem, jak go ból hardcore. głowy wzbudza w nocy, tak? I wtedy możemy brać pod uwagę albo te bóle właśnie z tego kręgu właśnie trójdzielnoautonomicznego i tam włączamy te bóle głowy typu sunk suna, tak? Ale to jest zupełnie odrębna grupa bólu głowy, też bóle głowy idiopatyczne, ale one się troszeczkę inaczej leczą. A wszyscy Jasne. wrzucają bóle głowy do tego wielkiego worka z napisem migrena. Dlatego dla mnie jako Okej, neurologa jest wow. właśnie bardzo istotne to, żeby zapisywać wszystko, co jest związane z bólem głowy. No to słuchajcie, zobaczcie, ile możecie sami zrobić dla siebie, mówię do słuchaczy, prowadząc taki dziennik. Jeżeli dostarczycie jak najwięcej danych swojemu lekarzowi, to jest szansa, że a, otrzymacie dobrą diagnozę, a nie zostaniecie źle zdiagnozowani, otrzymacie lepsze leczenie i też być może po prostu bardziej skuteczne, a może to nie jest migrena, z czego potencjalnie można się cieszyć w niektórych Tak. przypadkach, a w niektórych pewnie nie. No Mhm. to prowadźcie Właśnie dzienniczki, ja też widziałem. mówią, że Śmiało, jak jest śmiało. nieskuteczne leczenie migreny, to pierwsze, co należy zrobić, to zweryfikować rozpoznanie, a dwa, sprawdzić, czy pacjent przyjmuje leki według zaleceń. To No są tak, dwie. no tak też może być, nie? Także no. Dobra, ja też widziałem te dzienniczki, że one nawet są w formie aplikacji, także jeżeli komuś się nie chce pisać, to też są apki na telefon, także sorry, ale no już nawet lenistwo nie zabierze wam tego dzienniczka, trzeba prowadzić. Tak, Dalsze. jeżeli nie wiecie, jak prowadzić dzienniczek, to ja chyba nagrywałam gdzieś, jest u mnie na profilu taki post, w którym właśnie omówiliśmy sobie, bo tam miałam sporo pytań i nagrałam to w takiej formie, które dane uzupełnić, tam pokazywałam też te dzienniczki, które są fajne, można raporty z tego pisać, także to naprawdę jest bardzo przydatne narzędzie. To podepniemy po prostu pod opis na YouTubie i na Spotify'u link do tej rolki, czy tam do posta, to ktoś od razu będzie mógł sobie skorzystać. Następne pytanie. Agnieszka pyta, czy brak sodu może wpływać na migreny? Ja rozumiem, że to będą raczej, chodzi o niedobory, no bo brak sodu to jest, podejrzewam, zagrożenie życia. Natomiast pewnie chodzi o jakieś tam niedobory. To znaczy, jeżeli chodzi o niedobór sodu, to tutaj mamy zupełnie inne objawy niż bóle głowy, bo tutaj są zaburzenia świadomości, majaczenia, jakieś urojenia. Także tu pacjent jest takim, trafia raczej z podejrzeniem udaru i się okazuje, że na przykład jest niedobór sodu. I to trzeba uważać u pacjentów, którzy stosują leki przeciwpadaczkowe, jeżeli mówimy o młodych osobach, a zazwyczaj to dotyczy starszych osób. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś niedobory sodu, to z migreną to nie łączy. A ze zwykłym bólem głowy, bo już ci mówię, skąd u mnie ten skrót do zwykłego bólu głowy, bo często znowu na diecie ketogennej, jak adaptujesz się do diety keto,
adaptujesz się, to też w ogóle jest takie stwierdzenie śmieszne. No ale dobra, powiedzmy, występuje tam jakaś tam adaptacja i często ludzie miewają tak zwaną ketogrypę, która po prostu jest sygnałem od organizmu, że stary coś nie działa. I często na tą przy tej ketogrypie bywają właśnie bóle głowy. No i co polecają wtedy eksperci? Po prostu napić się wody z solą. No właśnie, ale czy to nie jest, czy to nie ma bardziej w związku z tym, że oni jakby przechodząc na tą dietę nie nawadniają się odpowiednio, bo to chyba trzeba więcej płynów, nie? No tak, bo jakby jest nie zmniejszony wychwyt sodu przez mniejszy poziom insuliny, zmniejszony wychwyt sodu, ale właśnie chodzi mi o to, że powiedziałaś, że ból głowy niekoniecznie będzie, że nie jest związany z bo tutaj niedoborem widzisz, sodu. Pośrednio, tak? Bo generalnie bóle głowy w odwodnieniu też występują często. I tutaj jakby te zaburzenia elektrolitowe mogą się wpisywać też w to odwodnienie, więc tak jakby bezpośrednio może powiedziałabym, że nie. Natomiast pośrednio, no wiadomo, no nasz organizm to jest tak no bardzo skomplikowana maszyna, nie? Tutaj mamy za nisko, no to tu mamy za wysoko i jakieś tam objawy nam się pojawiają i on nam daje sygnały, że coś się dzieje, a ból jest właśnie takim sygnałem alarmowym, że trzeba reagować, że trzeba posprawdzać, czy jest wszystko w porządku. Więc ja bym tutaj jednak stwierdziła, że to może być związane z tym, że właśnie to nawodnienie nie jest takie Odwodnienie. Odpowiednie, tak? I przez to mamy zaburzenia gospodarki elektrolitowej, no i to może się w konsekwencji objawiać bólem głowy. Tak, no bo jakby przechodząc też na dietę ketogenu, jednak zrzucamy dosyć dużą ilość wody, szczególnie w tym pierwszych 2-3 tygodniach i tam na wadze może się pokazać nawet 2-3 kilo mniej i nie jest to tkanka tłuszczowa, tylko rzeczywiście zrzucamy tą wodę. A razem z tą wodą gdzieś tam możemy pozbyć się, a w elektrolitach ważne jest nie tylko, żeby coś było, ale też równowaga, nie? Pomiędzy elektrolitami, sodem, wapniem, magnezem, potasem i tak dalej. Wyjściowo, pewnie też to tak zaobserwowałaś u tych swoich pacjentów, że wyjściowo mamy ten bilans na minusie, bo tak naprawdę jak się dopytujemy pacjentów, którzy przychodzą do nas, ile wody na dobę przyjmiemy, a to już, pani, wiesz, strasznie dużo. A ile szklanek pani wypija? No trzy. To już swoją drogą, nie? To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że przy takim trybie życia, jakim ludzie teraz mają, to jest chroniczny niedobór magnezu, albo przynajmniej bardzo mocno zwiększone zapotrzebowanie tego magnezu. I znowu suplementacja magnezu występuje pod postacią na przykład tlenku magnezu, który ma fatalną wchłanialność, ale jest najtańszy, a z drugiej strony są na przykład produkty typu diglicynial magnezu, który no, jest taką formą, która gdzieś naprawdę pomaga też chociażby dobrze zasnąć. Ja stosuję od chyba roku już diglicynial magnezu w dosyć dużej dawce, bo też miałem epizod w ogóle z tężyczką utajnioną. I pomimo tego, że mój magnez jest gdzieś tam w górnych granicach, ja muszę go suplementować. I też wapń mam gdzieś tam chyba 101 czy 110% normy, bo jeżeli to się rozpada, to ja od razu jestem taki no drgawkowy, że tak powiem. Także to też warto zwrócić uwagę, że też każdy może mieć trochę inne zapotrzebowania na pewne elektrolity. A przy tym stresie, jaki mamy, no to jednak magnez jest taki bardzo ważny i często bywają niedobory i magnezu, a później za tym ciągnie się witamina D3, która gdzieś tam też jest w podłodze. Także a u nas w naszym klimacie to witamina D3 to właściwie u każdego. Całorocznie. Tak. Całorocznie 8 tysięcy. Migrenie, magnez, tak, jak najbardziej, tak. Tutaj bym bardziej była skłonna powiedzieć, że niedobory magnezu mogą prowokować do wystąpienia bólu głowy niż sód, ale magnez, tak. A właśnie jak jesteśmy przy tym magnezie, chciałem cię zapytać o formy tego, który ty przepisujesz. Czy przepisujesz te formy, które przechodzą przez barierę krew-mózg, czy raczej jakąś tam inną formę? Na przykład diglicynan. Po diglicynan nie przechodzi, ale przechodzi, teraz mogę pomylić, bo są dwie formy, które mają podobną nazwę. Jest chyba L-treonian i albo mylę, albo już pomyliłem, dojąc L i treonian. W każdym razie są, wiesz co, może ja to sprawdzę, bo żeby mnie ktoś tutaj nie pyknął. Jeżeli ktoś chce mnie wyjaśnić w komentarzu, to zapraszam. Magnez. Tutaj, jeżeli chodzi o te formy magnezu, to też tak do końca się nie wypowiem, bo jeszcze, że pewnie przygotowałam się z tego, nie pamiętam dokładnie, która ta forma była, bo tam były dwie formy bodajże, z tego co pamiętam, badane i jedna wykazała większą skuteczność, ale to musiałabym sprawdzić. To ja to sprawdzę i najwyżej też podamy źródło. Treonian, chyba dobrze powiedziałem, że to jest ten, nie wiem czy jedyny,
Albo czytam ze złego źródła, też tak może być w tej chwili, Dobrze. ale że troonin właśnie jest tą formą, która przechodzi przez barierę krew-mózg i może lepiej działa. Nie wiem. To oczywiście też trochę odnosi się do doktora Andrew Hubermana, który jest uważany za wielki guru biohackingu, który ostatnio został wyjaśniony wielokrotnie. Okazuje się, że nawet za jego wiedzą jego goście też podają fałszywe badania. W sensie fałszywe dowody z fałszywych badań po to, żeby jakąś swoją tezę poprzeć. Ojej. I czasami wychodzą tam takie kwiatki, no bo ten podcast Hubermana już doszedł do takiego poziomu, że wszyscy go wychwalali, a nikt tego nie sprawdzał, bo taki guru się wielki z niego zrobił, a teraz się okazało jednak, że wiele osób ma mu do zarzucenia dużo dosyć. Dobra, pójdźmy jeszcze, mamy ostatnie pytanie, to było... Czytasz mi w myślach, od 2 dni głowa mi pęka. Ja oczywiście zapytałem, o co chodzi. To osoba, która ma bardzo duży wpływ na zmianę ciśnienia na te bóle głowy właśnie. Ale o tym chyba wspomniałeś, że też zmiany pogody mogą wpływać. Ciśnienia atmosferycznego, tak? Tak. Nie takim ciśnieniu, że ktoś się zdenerwował, tylko... No tak, to ma duży wpływ. O teraz ta pogoda, którą mamy za oknem, te właśnie takie silne wiatry, jak ma się zmienić prąd atmosferyczny i się szykuje na deszcz, to jest właśnie taki moment, gdzie niestety tych bólów głowy się pojawia sporo. Teraz właśnie w poradniach też nawet mam wiele osób z bólami głowy, bo ta pogoda cały czas jest taka niesprzyjająca. Mamy tu w Trójmieście od 4 czy 5 dni mamy silne wiatry, deszcz, zaraz słońce, wiatr, śnieg, deszcz, wiatr, słońce. Aż normalnie nie wiem, co mam ze sobą zrobić. No, to dla migrenika katastrofa. Dlatego warto wtedy te pozostałe czynniki, tak? Czyli zadbać o regularny sen, odpowiednie nawodnienie, regularne posiłki, prawda? Zredukować ten poziom stresu, czyli odłożyć te wszystkie takie sprawy, które wymagają od nas jakiegoś takiego wytężonego i stresującego jakby podejścia, z racji na te czynniki atmosferyczne. Jeżeli my to wszystko sobie poznamy i no wiadomo, no prognozy pogody to tam różnie się sprawdzają, ale no mamy jakieś tam możliwości przewidzenia tego, więc można sobie tak bardziej zaplanować na przykład tydzień czy miesiąc, żeby jakby tych czynników prowokujących do wystąpienia migreny bardzo nam się tam nie kumulowało w jednym czasie. Super. No to mi się wydaje, że mamy taką naprawdę solidną dawkę wiedzy dla osób, które nas przesłuchają. Ja mam wszystko już zapisane, o co chciałem cię zapytać, i nawet więcej, no bo też z naszej rozmowy wynikło dosyć dużo dodatkowych tematów. Czy ty masz coś, o czym jeszcze chciałabyś powiedzieć, coś przekazać słuchaczom? Bo jak nie, no to będziemy wtedy powoli kończyć. Jeszcze chyba bym dodała taką jedną informację dla kobiet, które mają migrenę właśnie okołomiesiączkowo bądź miesiączkowo, bo często się zdarza, że one stosują antykoncepcję. I wtedy warto tak, pójść do ginekologa i powiedzieć mu, że mamy migrenę. Bo tych tabletek antykoncepcyjnych jest też dostępnych wiele rodzajów. Są jednoskładnikowe, dwuskładnikowe i niekoniecznie trzeba się męczyć. I można spróbować tak zmienić tą antykoncepcję, żeby te bóle głowy nie występowały albo żeby je jakoś tak mocno zredukować, jeżeli taka forma antykoncepcji jest konieczna. Bo czasami się zdarza tak, że mam pacjentki, które przychodzą do mnie po szereg leków przeciwbólowych, a potem jak się dopytam, to okazuje się, że one właśnie stosują leczenie hormonalne, które po zmodyfikowaniu no, zredukowało nam liczbę tabletek przeciwbólowych, więc no, tutaj też trzeba wziąć to pod uwagę i po prostu informować ginekologów, tak? Oni wiedzą, że po tym leczeniu hormonalnym też mogą występować bóle głowy, więc można to leczenie dobrze dopasować. Czyli antykoncepcja może być triggerem migrenowym? Aha, Tak. czyli może doprowadzić do tych wszystkich mechanizmów, o których powiedziałaś wcześniej, wywoływać. Wow. No to ciekawe. To myślę, Tak, hormony że płciowe nasze, dosyć. tak, to jest taki czynnik, który no, bierzemy bardzo pod uwagę, jeżeli chodzi o prowokację, o wystąpienie migreny. Ja mam do ciebie chyba jeszcze jedno pytanie, później mały apel do słuchaczy. Pytanie jest takie, i podejrzewam, że ono się pojawia teraz w głowach wszystkich osób, które tego podcastu słuchają i mają problem z migreną i nie wiedzą, co mają ze sobą zrobić. Czy doktor Gosia przyjmuje też online, bo nie wszyscy są z Lublina? No właśnie, też miałam o to sporo pytań w ostatnim czasie i dogadałam się z jedną poradnią. To jest
Poradnia Centrum Medyczne Tulipan i oni zgodzili się, żebym mogła właśnie w takiej formie online przyjmować, no bo teraz muszę mieć to wszystko przez system, wiadomo, że to tak wygląda, więc tam oni są jak najbardziej otwarci na takie wizyty i już kilka osób jakby no, zgłosiło się do mnie w ten sposób i udało nam się takie wizyty odbyć, więc jeżeli ktoś miałby ochotę, to zapraszam. I ta konsultacja wygląda tak jak my, tak? Czyli mamy wideo, czy tam FaceTime'a, WhatsAppa i To po zależy, prostu. jak pacjent sobie życzy, tak? Jeżeli chce wideo, może być w formie wideo, może być też w formie telefonicznej. Czasami, jak są jakieś tam wyniki badań do interpretacji, to podaję maila, bo wolę, żeby przesłać mi tą dokumentację, żeby mogła się z nią wcześniej zapoznać i przygotować do tej wizyty. Także taka forma też jest możliwa. No to zrodziło się kolejne pytanie, jak przygotować się w takim razie do wizyty z tobą, żeby nie marnować ani swojego, ani twojego czasu, czyli wyprzedzić twoje pytanie. Podejrzewam, że tutaj będzie ten dzienniczek grał dosyć dużą rolę. Jeżeli z bólem i głowy się zgłaszacie, to tak, dzienniczek migrenowy na pewno nam bardzo ułatwi sprawę i ten dzienniczek migrenowy to chciałabym, żeby był prowadzony tak przez minimum 2-3 miesiące, bo jeden miesiąc jest troszeczkę za mało na taką obserwację, więc tak 2-3 miesięczne to by była idealnie obserwacja, żeby postawić dobrą diagnozę. Na pewno wypisanie wszystkich leków, które się przyjmuje, wszystkie choroby przewlekłe, które są stosowane, jeżeli są wykonywane jakieś badania, typu jakieś badanie neuroobrazowe czy badanie laboratoryjne z krwi, no to też wszystkie chętnie przejrzę, żeby jakby mieć lepszy obraz całości choroby. Okej, no dobra. No To i teraz najlepiej mój jeszcze pozapisywać pytania, tak? Które tam jakby nas nurtują, prawda? To jak się zapisze, to bo czasami też się człowiek zestresuje i a coś miałem jeszcze zapytać i nie pamiętam, tak? Więc to też warto sobie jakieś notatki porobić. Okej. No dobra, no to w takim razie możemy kończyć powoli. Mój mały apel do chłopów, którzy siedzą z kobietami w domach, żonami i partnerkami. Jeżeli wasza dziewczyna, żona, partnerka, mama, babcia mówi, że ją boli głowa, to zamiast myśleć sobie, znowu tam baba ją boli i znowu coś tam, to weźcie się, zastanówcie czasami, bo może to problem jest w tym, że tą dziewczynę, partnerkę, żonę, babcię, mamę boli głowa, ale po prostu nie ma od was wsparcia w domu, a wy swoim zachowaniem sprawiacie, że ona myśli, że sobie wymyśliła i będzie żyła w bólu przez 15 lat. Także polecam wam ogarnąć temat. Jeżeli rzeczywiście wasze myślenie ogranicza się, że znowu ją boli, no to jeżeli słuchacie tego podcastu, to bądźcie trochę wspierający. Bo bardzo rzeczywiście dobrze. Czasami mogą być takie sytuacje, że przez brak wsparcia w domu. No oczywiście nie jest to tylko do chłopów, tak? No bo są też rodzice, matki, ojcowie, dziadkowie, babciowie, babcie, które też ignorują to, co mówią dzieci, bo dzieci przecież zawsze sobie wymyślają, bo się nudzą, a nastolatkowie też, bo nie chcą iść do szkoły, to lepiej sobie wymyśli, że mnie głowa boli. Także no, to są wasze dzieci, wnuki, rodzice, rodzina, dbajcie o nich. Zgadza się. I na koniec chciałbym, żebyś powiedziała, gdzie mogą cię znaleźć nasi słuchacze, zarówno jeżeli chodzi o internet, jak i twoją działalność neurologiczną z pacjentami. W internecie to ja głównie na Instagramie prowadzę konto dr Gosia Blond-Bond i tam wrzucam różne treści, no głównie z zakresu bólu głowy, ale też obrałam sobie taką formę jakby informowania pacjentów o różnych jednostkach chorobowych w postaci historii. I to się tak bardzo spodobało, ja je teraz spisuję, bo chciałabym je w jakiejś innej formie wydać, bo tam za mało miejsca mi się po prostu na to wszystko robi. Ale przez to można zapoznać się z różnymi schorzeniami, żeby zwracać na poszczególne objawy uwagę i nie bagatelizować, więc zachęcam do poczytania. Natomiast jeżeli jako lekarz, neurolog pracuję w Lublinie, pracuję w trzech poradniach, właśnie w Centrum Medycznym Tulipan, w Centrum Medycznym Medicos przy ulicy Onyksowej i w Żagielmed na Tetmajera. I w tym centrum Żagielmed prowadzę program lekowy B133, leczenie migreny przewlekłej. Okej, okay, super. Ja bardzo jestem zadowolony z całego podcastu. Myślę, że to jest gigantyczna ilość wiedzy.
No tak jak ci mówiłem przed rozmową, chciałbym, żeby ktoś, kto to odsłucha, mógłby zacząć działać od dnia zero. Jeżeli to będzie zapisanie się na konsultację, zaczęcie prowadzenia dzienniczka, czy może rozważanie o środowisku, w jakim przebywa i co może być tutaj tym triggerem, chociażby ta antykoncepcja, którą dodałaś na koniec, a myślę, że też jest takim złotym strzałem tutaj. Ja się bardzo cieszę, jestem zadowolony i dziękuję ci, że zgodziłaś się przyjść. W zasadzie jesteś jedyną osobą na Instagramie, bo nie ukrywam, że Instagram to jest miejsce, w którym najczęściej szukam gości do podcastu, bo tak na dobrą sprawę to nie wiem, gdzie indziej ich szukać jeszcze. Jak się wpisze migrena w wyszukiwanie, to jesteś jedyną osobą, lekarzem, która się wyświetla, która ma w bio wpisane migrena. Tak, jesteś jedyną osobą i tak sobie myślę, kurczę, no małe szanse, nie? Żeby ktoś w ogóle odpisał, ale później zobaczyłem, że jesteś jakby tam obecna, więc jakby te moje nadzieje wzrosły. Bardzo mi miło, bardzo dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że poruszyliśmy ten temat, bo tak jakoby obydwoje doszliśmy do wniosku, że to jest taka no, na ten moment, no, jakby ruszyło się troszeczkę w tym Tak. temacie, ale niezrozumiała choroba. Także mam nadzieję, że wielu osobom to rozjaśni w głowie, że jakby świadomość wzrośnie i będziemy tych pacjentów lepiej rozumieć i będą mieli szansę na odpowiednie leczenie. No i być może będziemy mogli porozmawiać jeszcze na jakiś inny temat, chociażby tych bóli napięciowych, rozróżnienia ich, a może pojawi się jakieś nowe badanie, a może o tym badaniu z witaminą, z użyciem witaminy E. Może okaże się, że to jest tak głęboki temat, że jeszcze będziemy mogli poświęcić temu cały odcinek. Bardzo chętnie. Super, dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. No i mam nadzieję, że do zobaczenia. Do zobaczenia.